Zostałem aresztowany i musiałem uciec z więzienia. Czy mi się udało? Halo, halo, stop, stop! Proszę, niech pani mi odda pieniążki, proszę. Aaa, do pomocy! Dobra, już oddaję, tylko nie strzelaj. Spokojnie, to jest zabawka. Znaczy to prawdziwy, tak, no. Dawaj kasę, no pakuj, pakuj w ten worek, proszę, no. Mamy tylko 200 dolarów. Dobra, może być, wystarczy mi na jedzenie. Dziękuję, proszę pani. Przepraszam. A, dobra, udało się mi zrabować ten bank. Super. Chyba się nie udało. Ręce, ręce, raz, dwa. O, już, daję te ręce, czekaj. Mam tak zro... sorry. Czemu tak mocno, proszę pana, bez przesady. Torba na kasę jest, broń jest, jest. Teraz tylko maskę. Okej, maska jest piękna, nikt mnie nie zauważy i co, rabujemy. Nie, to jest zabat, ręce do góry. Z karty wziąć, okej, idziemy na górę. A więc zdetonujemy i... Dobra, pięknie, mamy kasę i teraz uciekamy. Dobra, hop i uciekamy. Ało, się wreszcie minęło. Nie mam czasu tu siedzieć, proszę. Kto to tam wchodzi? Ej, czemu on ma fajną policjantkę, którego pilnuje, a ja mam jakiegoś grubego Bena, który się nie słucha mnie? Ej, gruby Ben, słyszysz mnie? Czemu się nazywasz gruby Ben w ogóle? No i super, ja idę spać. A, ale tu jest... O Jezu, może wejdę na łóżko. A, ono jest z kamienia! Kto zrobił łóżko z kamienia? Marmalet, prosiłbym o śpiwór i inne rzeczy, bardzo bym chciał się dobrze wyspać. Dobrze, do spania będziesz mieć róże, proszę. No i jeszcze opowiem ci historyjkę na noc, dobrze? Lulilaj, oczka zmruż. Ale daj mi mojego misia, proszę. Już daję, paniczu, proszę. Tutaj najlepszy misiek z pasieki. O, najlepszy, co mogło mnie spotkać. Czas kąpieli! O Jezu, no proszę pana, nie chcę mi się... A w sumie, no, bym się wykąpał, bo śmierdzę. Staw tutaj wiaderko. No dobrze, proszę. Po co panu wiaderko w ogóle? Dobrze, naleję ci trochę wody, ale tyle ci wystarczy. No nie, ale tutaj jest tak mało wody, proszę pana, chociaż mydło. A Jezu, no... Jaki nubek z pana, no. Dobra, ej, a czym ja mam się gazetą wytrzeć? O nie, to jest najgłupsze na świecie. O, Jezu, o. Dobra, nie, muszę to jakoś podgrzeć. Zaraz, tu jest woda przecież. Dobra, to se wezmę, naleję trochę. Oj, będzie ciepła przynajmniej, o. Niczu, czas na kąpiel. Jaką by chciał pan kąpiel? Najlepsze, złoto najlepiej. Proszę, tutaj kostka z mydła ze złota, to dla pana. Teraz nakąpię pana jeszcze tutaj konewką. No, jak tu jest fajnie. Najlepsze, co mogło po prostu mnie spotkać. O, jest dzionek. Nie wierzę, już jest obiad. Obiad, uwielbiam obiady. Dzień dobry, proszę pani. A dla ciebie, a ty jesteś więzień numer 20. To zapraszam do twojej celi. No, w celi. A, w celi mam zjeść. Tak, proszę, to dla pana. No nie, kula mięsna, proszę pani. Ja nie będę tego jadł, to już jest brudne. O nie, dostałem kulę mięsną. O fuj, ona jest jeszcze ubrudzona od podłogi. No dobra, zjem. Ale mam dla was lifehacka więziennego. Musicie jedynie zamoczyć kulę mięsną w gorącej wodzie, co nie? Ukradniętego popcornu, który wziąłem stamtąd tak po cichu i zobaczcie, posypujecie to i bang, macie nuggetsy. Cyk! Ja mam danie pyszne. O, dobra, idę to wszystko wszamać teraz, bo jestem głodny. Fire Junior, chcesz? Proszę. Dobrze, dobrze, w takim razie proszę mi to zabrać do celi, nie będę jadł przecież w takim miejscu. Już zabieramy, przepraszam pana, już biorę wszystko. Proszę, wszystko z naszego bufetu jest w pana celi. Już do widzenia, wychodzę. Jezu, ile jedzenia, bardzo fajne, lepiej niż w domu. Jest, jest, w końcu coś fajnego. Idziemy do fryzjera. O, dobrze. No, niech pan nie skacze, proszę usiąść. O, dobrze, przepraszam, już siedzę. Tak, proszę tutaj się nie stresować, tutaj pana opytniemy. Jest, dziękuję. Dobra, 3, 2. Co? 1! Nie, to jest żart, tak? To, proszę pani, to... Ja jestem łysy, co to ma być? Halo! No, tak mi kazali. No dobra, idę tu usiąść. Ciekawe jak on zostanie obcięty. Panie, ja bym prosił takie nowiutkie, piękne włosy. I gotowe! Podoba się panu? No, powiem pani, że naprawdę przepięknie, ma pani talent. O Jezu, czas zabawy. Fajnie, dostałem mopa do zabawy. Co ja mogę z tym potańczyć? A ty co dostałeś? No, ja wszystko. Co, masz on ma laptopa, iPhone'a i ale fajnie masz. Dlaczego ty masz lepiej ode mnie? Co to ma być, no? Dlaczego? Bo mnie stać. What? No tak, racja. Co z tego, że masz więcej pieniędzy, no? Halo, halo, więźniowie, mamy dla was coś fajnego. Co to jest piesek Shiba Inu? Ale fajny. Tak, dzisiaj musicie wziąć jedno zwierzaczka, to jest takie zadanie dla was. O ja, to ja wybieram tego, proszę. Nie, ten jest dla tego pana. Jezu, jaki słodziak. No, widzisz, taki słodziak, ale jest mój, a nie twój. No i super, a ja będę mieć tego...
Co to jest? Nie! Ja tego nie chcę, proszę! No nie! Co to jest? A, dobra, daj mi to. O, nawet jesteś słodki, z Fire Emblem Juniorem się zaprzy... A, on gryzie! Co jest? A, pomocy! Puśćcie mnie stąd! Co jest? Nie mogę wytrzymać z tym. Dobra, lecisz do kibelka, tam jest twoje miejsce, w ściekach, masz! O, dobra, sieć tu, Jezu. Alek nie usiądę nigdy, no super po prostu. Dobrze, więźniowie, czas na spotkanie ze znajomymi, chwila tylko. Tak, super! Siema, Simon! Siema, Brachu! Fajro, przyniosłem ci jabłko, bo na inne nasz nie stać. O, dzięki, Brachu. A tam jest ukryty klucz, co nie? Mrugam oczkiem, co nie? Co? Proszę, żeby tam był ukryty klucz. Wiesz, dobra, wiemy, o co chodzi, daj. Dobra, mam jabłko i wiadomo, że tam nie ma ukrytego klucza, co nie? Przyniosłem ci tort z kluczem, tak jak prosiłeś. O, no to świetnie. Musisz zjeść najpierw tort, a potem w środku jest klucz. Dobra, teraz zapamiętam. W dworze robi się ciemno, czas na ucieczkę. Dobra, mam tutaj, jak widzicie, lifehacka, bo wystarczy, że tutaj rozgrzejemy mega mocno to coś, co mam w ręku. Robi się gorące. Dobra, jest mega gorące. Aj, aż parzy, dobra. I teraz to można tym kopać dołek, co nie? I będziemy kopać dołek. Nie wiem, ile to mi zajmie, ale postaram się, nie wiem, z 10 lat. Dobra, jemy. O, jest, o, kluczy, pięknie. Dobra, teraz idziemy tędy. Hop, okej, jesteśmy. Dobra, więc ostatni krok do oczyszki, czyli skoczyć tutaj. O! Okej, i moja piękna limuzyna. Dobra, jedziemy, paniczu, jedziemy. Minęły 3 godziny, nic się nie stało nawet. To mój lifehack nie działa, ale kogo to obchodzi? Ja mam inny lifehack, dobra. Zrobię po prostu tak, że... O, okej. Nikt mnie nie zobaczy, bo chodzę na atak w dziwny sposób. Idę sobie na górę po cichu i zabieram helikopter. O, dobra, spróbuję go odpalić kabelkami. Cyk, cyk, cyk. Jest, działa, udało się. Lecę, nie umiem tym kierować. O nie, to jest noobska ucieczka. Co jest? Au, au. Dobra, spada. Stąd. Super, udało im się nas złapać. Nie wiem, jak oni nas wykryli, jakieś podobno mieliśmy chipy, no. A, dobra, podjeżdżamy tym autem. Co to jest za więzienie, ej? To więzienie o zaostrzonym rygorze, proszę państwa. Jesteście złymi więźniami. Ale ja nie chciałem, to tylko jedna kradzież, oddam wszystko, no. Więzienie, ej, ono fajnie wygląda. Ej, to nawet nie jest takie złe. O nie, co to jest za cela? Ej, myślałem, że to będzie fajnie, a co z nim? On trafia do lepszego, bo on, tak, dlatego. No dlaczego, nie powiedziałaś nawet. Super, no i zamknęli mnie z jakimiś dziwakami jeszcze. No, co to są za ludzie? No. O Jezu, a czemu to jest tak zimno? Co to jest? Aha, czemu mi woda leje? Kto to dał? Co jest? No nie mogę z tego, już nie mogę. Chodź do zdjęcia, będziemy robić wam zdjęcia. Tak, weźcie swoje imię. Dobrze, idę już, okej, jestem biedak, tak się nazywam. O, robi pan zdjęcie? Halo. Dobra, uwaga i cyk. Jezu, jak ja słabo wyszedłem. Proszę pana, no, dobra, super. Dobra, robimy ci zdjęcie, bogaczu. Gotowy? 3, 2, cyk! Ej, czemu on ma takie fajne zdjęcie, że ma w tle coś? Ja też tak chciałem, proszę. A, no i super, znowu mnie ignorują. Dobrze, więźniowie, macie robić pracę. Jezu, no ja nie chcę. Ty, bogaty, idź jeździ na motorku, a ty kop i wszystko rób. No nie, dostałem najgorszą pracę świata. O Jezu, dobra, pokopię tu trochę. O, tutaj dziurka, dobra, tutaj trzeba drogę zatamować. Jezu, jeszcze za darmo pracuję, no. Ej, ty, wracaj tu, czemu ty jeździsz na takim czymś? O Jezu, jaka nudna praca. Pracuję. A masz! Czemu ty tylko jeździsz? Chodź tu! Przestań nie wykorzystywać! A masz! Uspokój się! Osadzony! Po prostu się wkurzyłem, no bo ciągle mnie źle gorzej traktujecie, no. Dobra, idziesz do celi. No, raz, dwa. Jezu, najgorsze jest to, że z widzami się nie mogę przywi... Jesteśmy właśnie w więzieniu. Najgorszy więzień, jaki jest. Co? Czy ty nagrywasz vloga? Mogę być? Proszę. Uwielbiam nagrywać. Nie, jesteś za biedny. A, no i super. Znowu zostałem. Ej, a ja też chcę nagrać vloga. To będzie mega fajowe. Dobra, odpalę tą kamerę z monitoringu, dobra. Halo, dzień dobry, witam vlogów wszystkich. Mam nadzieję, że moi widzowie mnie oglądają, dzień dobry. Ej, ale czy on wie, że on nagrywa tylko dla jednego policjanta? W dzisiejszym odcinku pokażę wam, że przemyciłem łopatę i siekierę do więzienia. Także będziemy stąd uciekać dzisiaj. Zaraz, co on powiedział? Dobra, także jesteśmy gotowi, ja już zaczynam kopać dołek i... no tak, przecież to nagrywało się do klawiszów. O Jezu, dobra, idę spać. Życie jest bardzo halo? Czemu tu przyszedłeś? No, chcesz się pode mną naznęcać może? Fajro, co, ja chcę cię wypuścić, chodź. Co chodź, ty gadasz? Otwieram ci. Mordenio, mordeńco, serio? Ej, dobra, nie obudźmy tej pani. Jak, czemu mnie chcesz uwolnić nagle? Jest to, jest spoko, chodź, wychodzimy. Dobra, dzięki stary, ty też jest spoko, mordeczko. Dobra, czekaj, czy my... Jest, udało nam się uciec, ej, to nie było zaostrzone w ogóle. Ej, dawaj jeszcze fanem, nawet klucze zostawili. Okej, mam maskę. O, trochę nie mogę oddychać, wyjąłem ją ze śmietnika. Mam tutaj strój i mam to coś za sobą. A, to gryzie, a, ale dobra, pomaga mi trochę. Mam banana, bo nie stać mi na pistolet. Halo, halo, proszę się zatrzymać, jest, mam pistolet. A, zostaw mnie. Mamo, babcia, co on robi? Dawaj, dawaj pieniądze. Nie mamy.
Co to pieniądze? Pieniądze, dawaj je, szybko, bo policja przyjedzie. Babcia, on chce mojego misia, masz, mogę ci oddać. Nie, ja nie chcę twojego misia, dziecko, ja chcę pieniądze. Ciemiły. No, dawaj, dawaj to, no. Oko, syneczku, i tak już wezwałam policję. Nie, jak to policję? Dobra, ja się stąd zwijam, dziękuję babciu, znaczy... A, jestem zły. A, nie, no i policja. Czy panu naprawdę zależało na $5? Pan jest takim biedakiem. No, nie miałem z czego kupić jedzonka. No to trafia pan do najbiedniejszego więzienia. Co to są za kajdany? One są łatwe do rozwalenia, czekaj. No i rozwalone, te kajdany były mega proste. Dobra, tu wchodź do środka, jest najbiedniejsze więzienie na świecie. O Jezu, co to jest za siedzi... O, tu nawet telewizor nie działa. Czemu tu jest ta babcia? Jestem szalona. Dobra, jest jakiś bully, Jezu, to jest ohydne wszystko. Proszę pana, ja nie chcę być w tym więzieniu, mogę wyjść? Dobra, on nie słyszy. Dobra, to ja sobie ucieknę na luzie. Jest jaki nubek. Czemu ty wyszedłeś z dostanę, ała, dostałem. Dobra, nie wyjdę, przepraszam. O, dobra, tylko żadnej kary nie dostałem, co nie? Będzie kara, uwaga, to jest ta karteczka. Nie, tu jest napisane kopnij mnie. Kopnij mnie, to znaczy kopnij mnie. Nie, proszę tylko nie to. Dostaję kopy. Proszę, przestańcie! Nie kopcie mnie! Czemu wyszliśmy na dwór? Proszę pana, jestem brudny. Kiedy będę mógł się wykąpać? Właśnie, każdy jest brudny, dlatego tutaj trzeba być czystym. Proszę, to jest wasza wanna. Nie, panna. Ja się w tym nie kąpię, no! Co to jest w ogóle za opcja? Fajrut, idziesz pierwszy. O, dobra, usiadłem. Nie. O, i cyk, prysznic. O, to jest błocko! Przestań mnie w błocie kąpać! Fajrut, a może jakiś szamponie, że kula mięsna? Nie, tylko nie kula mięsna, proszę, nie. Cyk mięsna. Mam mięso we włosach. I teraz spukujemy. Czemu gaśnicą? O. Dom się pali, proszę pana, co się stało? Gasić, mogę ugasić. Jestem strażakiem. Nie, czekaj, ustaw się w miejscu, czekaj, bo za tą kulę mięsną, którą chcę włosy myć. I to jest wasze jedyne jedzenie na dzisiaj, proszę. Ale co z tym domem, on się pali? To i tak, bo jakaś stara rudera, idę do auta posiedzieć. Nie, ale gdzie mamy spać, babulko? Dobra, podgrzeje nam tą kulę. O, chociaż tyle będzie do jedzenia. Burger! Mam burgera, zobaczcie! Ej, dawaj to! Nie, ja to zrobiłem. Proszę pana, to jest nienormalne. Siedzimy na dworze, gdy więzienie się pali, szczury wychodzą, co nawet szczury już uciekają, proszę pana! O, daj, więzienie się pali, gaście, to bym się, przecież nie chce. Mówiłem to o tym, dobra, gaszę! I byłem strażakiem, jak byłem mały! Wszystko się pali, dobra, dam radę. Uratuję to więzienie. Dobra, to jest ugaszone. Ugasiłem wszystko! Przy pana, dostanę jakąś nagrodę? Ci już będzie, proszę, oto twoja nagroda. To jest karta do skorzystania z łazienki. Dzięki, stary, dobra, biegnę do łazienki. O, jaki chillout, a oni nie mogą. O, ja, łazienka. Czy to na pewno zdrowe robić tak pijanki, proszę pana? Tak, to jest wasza nagroda, skuter babci. Dobre. O, pianeczki sobie zjemy, o, ale się dawno nie najadłem tak bardzo. Dobra, to ja pójdę tutaj sobie coś sprawić. Szczurze, masz to? Mam. Dobra, szczurze, daj to. O, dziękuję, szczurze. Dobra, szczur mi przyniósł kartę, co nie? Teraz mogę zrobić w pewien sposób, że cyk i mogę wyjść. Naura, losers. O nie, auto jest spalone, dobra, uciekam na piechotę. Jaka łatwa ucieczka, dobra. Udało mi się uciec. Okej, wyszedłem z więzienia, wszystko przygotowałem. Obiecuję, że ten napad tak nie wyjdzie jak ostatni. Mam wszystko przygotowane. Okej, to jest dom tego policjanta. On jest mega bogatą osobą. Starczy go przymocować moim młoteczkiem. Okej. Pum. Okej, teraz się stąd nie ruszy. Dam mu mojego kwiata, żeby on się tutaj. Taki zasypiający kwiat. Okej, i teraz szansa, że się tutaj obudzi, to jest mała szansa. W tym miejscu safe. Bum, bara bum, bim, be. Oj, co jest? Co mnie tu przywiązał? Nie dobra, mogę się ruszyć. Dobra, biorę kaskę, okej. Mamy kaskę. Jelo, łatwa ucieczka. Ej, czekajcie, jeszcze potańcz przy nim. Siema, policjanci. Nubek. A, sorry, muszę uciekać. O, to była najprostszy rabunek na świecie. Dobra, o Jezu, upadło mi żarcie. No nie, dobra, nie będę tego jadł teraz. Idę, uciekam do mojej tajemnej miejscówki. Okej. I tu mnie nikt nie znajdzie, bo to jest tak tajemne, że po prostu nikt tu nie znajdzie, okej? Cyk. Easy. To jest jakieś jedzenie, chyba to nie ono, on nie byłby taki głupi, żeby to zostawić. Ale sprawdźmy. Ej, ukradłem bank i nikt mnie nie znajdzie. Muzyka na...
co? Harold, więzienie! Idziesz do więzienia, gościu! Jak wy mnie znaleźliście? Zostawiłeś swój obiad. No nie! Trafiasz do więzienia! A, mam nadzieję, że chociaż te rzeczy, które z ekwipunku mi nie wyjmą. O nie, po co to pokazałem? Wyjmuj to! Super, i nic nie mam. Simon, co ty... Co Simon tu jest? No co, może ci to dziwi, jeszcze wsadzili mnie do paki, każe mi ci siedzieć cały czas! Dobra, spoko, Simonek, spoko. Simon, a mogę wejść na toaletę, bo zajmujesz ciągle? Ale ty będziesz możesz ty wchodzić na moją toaletę, nie widzisz mojej korony na głowie, to swój tron, nie wpuszczę cię! Spokój, gościu, co ty sobie myślisz w ogóle? Ty co? Moja koronka, która wygląda jak włosy? Haha! Tak, tak jeszcze moją koronkę, zważ mi, że taki jesteś mocny. Simon, coś odwaliło! Simonowi odwaliło od więzienia pomocy! Nie, przestań pukarko! Czy chciałeś taki pelka, to masz policjanci, pomocy! Dobrze, jedzenie przyszło! Pomocy, pomocy, serio! Jedzenie, ale pyszne piort, jedno! Ale Simon, zostaw mi jedno, dobra? A twoje, o, miał wszystkie moje, odchodzi stąd! Nie, no Simon, zjadłeś mi żarełko! Jezu, takie dobre tu jest! Dobra, w więzieniu macie najgorszego fryzjera! Ja ci tutaj zrobię? Nie dam się, co ty mi zrobiłeś z tą moją fryzurą? Nie widzisz, że wygląda teraz jak moja czapka? Simon wygląda jak nebek! Ale go wkurzyłem, o Jezu, on się tak wkurzy na mnie! Pukanko! Zostaw mnie! Dobra, teraz ja siadam, o! No co ty mi zrobiłeś z fryzurą? Nie, wyglądam jak Seabob, no nie! Czuję jak mięśnie rosną! Ale pięknie, naprawdę. O, coraz większy jestem, o. Tak, a wiesz co, ja czuję, patrz, na jedną rękę podnoszę tyle, ile ty dwie. A teraz jesteś sam na sam, wiesz co to znaczy? O nie, zostaw mnie, Naruto, ucieczka. Nie, zostaw pomocy, policja. Chodź, nie ciągniesz tak łatwo. Aro, paralizatory. Przestańcie, co wy robicie? Simon, co ty narobiłeś? Dobra, Fajro, dostajesz własną celę, idź tutaj. O, w końcu. W końcu, dziękuję. Bez tego Cybobka, na. I teraz mogę popakować jak pros. Cybobek! Simon, mam prywatną celę, co ty sobie wyobrażasz? Co do góry, kto tu niby siedzi, co myślisz, że się paku pędziesz? Jak ty tam wlazłeś, kościu, spadaj stąd, spadaj! Wracaj do siebie, pomocy, znowu on! A masz, pum, no! Pukanko Simona! Weź, ale tu czysto, weź mnie stąd, wyciągnij! Okej, mam pewien sposób, jak uciec z tego więzienia, mam już dosyć Cybobka, wszystkich mam dosyć, mam tutaj zdrowe rzeczy, co nie? Jak je zjem, mam i zacznę biegać, nam, to zacznę się troszeczkę zmniejszać, robi się chudy. Zmniejszyłem się, dobra, spróbuję teraz, spróbuję się przez to przecisnąć, dam radę. Jest, wow, to było, dobra, może wy teraz normalnie uciekać, ale to było proste. Okej, pierwszy etap to, żeby Baconek zaczął grać na gitarce i prosić o pieniądze. Halo, dajcie pieniądze! Proszę, dajcie pieniądze! Proszę, dajcie! O, dobrze, dziecko, proszę, masz tutaj, masz, jesteś słodkie bardzo, tak! Ej, proszę, dajcie pieniądze, proszę, dajcie! Dobra, a moim jedynym celem to ich zesnajpić. BOOM! Okej, trafiłem! Jakie to było proste! Dobra, i teraz mamy helikopter wynajęty z najbogatszego domu. Dobra, teraz lecę ryż helikopterem! Lecimy! O, okej, teraz tak, tutaj. Cyk, wywalone w ten helikopter i tak zarobię więcej. Hop, okej, wywalamy go. Okej, oni leżą. Oczywiście zapomnijmy o karcie. Karta jest, cyk, okej, hop. BOOM! Mamy parę milionów, parę baniek tu jest. Teraz na dół uciekam, okej, nie ma żadnej policji, jak było zaplanowane. Tu powinno czekać na mnie Lambo, yes. Idealnie, w tym miejscu jest Lambo. I teraz uciekamy z milionami siana. O nie, policja. Muszę zawracać. Plan awaryjny, muszę przyspieszyć. O nie, to jest pościg policyjny, zobaczcie, on mnie goni. Wrum nią w lewo. Dobra, wjeżdża pod górę szybko. Speed, I'm the speed. Dobra, jest, idealnie zrzucone Lambo. Teraz tutaj, o nie, on tu już jest, czemu to nie działa, halo, dobra. Okej, on chyba z tego nie umie korzystać, dobra. Udało mi się uciec. O nie, wszedł na to. Dobra, walka w powietrzu, uwaga, pum. O, dobra, nie trafiłem, nie, trafił.
Co to jest w ogóle za więzienie? Ono jest jakieś biedne, no. Ja nie wiem, czy ja chcę tutaj być, no. Dobra, o, przynajmniej jest to łóżka jakieś, no. Słabizna. O, siłownia prywatna. Też mi się jej podoba. O, w tej celi na pewno. Helna, helna, nie będę w tej sali. Dobrze, 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 niech pan siedzi. Przyjdzie się panu jedzenie. O, dobra, mam nadzieję, że będzie kawiór i pyszne żarcie. Tak mało McDonalda? Co to jest? Ja chcę więcej, ja muszę jeść, tak? O Jezu, naprawdę. Troszeczkę jestem zawieziony, policjanci. Ale proszę pana, pan jest w więzieniu, nie możemy dać więcej. A, no to mój prawnik się tym zajmie. Dobra, możecie już sobie iść, no, no. Do widzenia, do widzenia. Wiecie co, nie podoba mi się w tym więzieniu, trzeba stąd spadać. Ale najlepszą, jedyną ucieczką to jest ucieczka przez ścieki. O fuj, o, tutaj wyryłem sobie wcześniej portal. Czy tędy można uciec? Dobra, tutaj tak. Tutaj tak. I tutaj tak, i elo. O nie, policjanci, to ja tędy. A, szybka ucieczka. Halo, zatrzymaj się. Dobra. Dobra, wskoki do Nara. Hop, i uciekam Lamborghini. Widzowie, dzisiaj jesteśmy o nie, policja. Najtańszym bandytom i obrabowujemy supermarket Żabkę. Ziemia, ziemia, ziemia. Co się dzieje? Pracownik Żabki, oddawaj mi tę torbę z zakupami. Ale tam wartość jest 5 zł. To jeszcze wyciągaj z kasy, już. No, dobrze, niech pan bierze wszystko. Miłe, mega. Chce pan również skanować aplikację Żabki? Nie, nie chcę. Nie chcę sklonować, dawaj mi kasę, już! Dobrze, już! Nie ma śmiania, już! Proszę, co przy... O, dobra! Pieniądze. 5 zł, let's go! I teraz widzowie, kupiłem sobie za to lepszy samochód, uwaga, upgrade, Ej, dobra, to jest znacznie szybszy, Ej, teraz jest mega szybkie! Teraz jedziemy do bazy, to odsta... O nie! O nie! Wjeźdź na pobocze, nie ma sens, polską policję! O nie, dobra, jadę w prawo, widzowie, szybko! Spokojnie, użyję sekretu Brookhaven, żeby się przed nim ukryć. I w tym dokładnie miejscu jest sekret, Oh yeah. Dobra, zamknij się. Nice. Dawaj, szybko. Yes. Zaraz, to jest jego motor. Ja z nich, dobra, znajdę go na 100% sekundkę. Ciąg, kurde, uciek. Aha, let's go, mamy 5 zł. Dobra, i teraz czas iść okraść coś większego. Okej, widzowie, teraz kolejny napad będzie na Starbucks Coffee. I tutaj możemy zrobić już 1000 złociszy. Więc wjeżdżamy na. Robimy kawuśkę, dzień. Dzień dobry. Mam nietypowe zamówienie, chciałbym zamówić kawkę i do tego dwa pierścienie. I na krążek to będzie TikToka, tak, bo jestem sławny. Dawaj mordko kawkę, to się poznamy. Uuu, to jest jakiś raper. Proszę pana, ja tu jestem sprzątał po prostu, dobra? Tak, proszę sprzątać. La. Okej, za chwilę wyjmuję pistolet. Okej, teraz tak, żeby tego się nie widział. Dawaj mi pieniądze. Jaki złodziejem? Mam pistolet przy twojej głowie. Nie, to dobra, czekaj, już wyjmuj z kasy, trzymaj to, proszę. Więcej, chcę tysiaka. Nie, co, nie dam ci więcej. Dawaj, teraz. Panowie, co wy tu robicie, mi wystygnie. Nic. Proszę, to pańska kawa, Ja tylko go masuję, tak. Daję wam 5 gwiazdek i wrócę tu jeszcze, żeby, nie wiem co. Nice. Okej, dawaj mi tę kasę, już, jaką dawaj. Jaką kasę, no mam tylko tyle. Dobra, przesadziłeś. Ziemia, złaź na ziemię. Wszyscy, to jest napad. Już. Dobrze, tyle, że teraz biorę ja z kasy, pam. Dobra, kawkę sobie wezmę. O, jaka dobra kawka, za darmo. O nie, w tym było 1000 złotych, wow. Dzięki, mordeczko. Raz. Co ty robisz? Dobra, już wyzwane. Co, policja? O nie, musimy uciekać, widzowie, szybko. Param. Dobra, jadymy. Wow, siano mamy. Dydatko, tam ucieka, zatrzymaj się. O nie, policja, już wie, policja. O nie, szybko, widzę, to auto jest za wolne, oni mnie doganiają. Trzeba szybko zapgradeować. Uwaga. Brim. Wow. Ej, dobra, to jest szybkie, to jest mega szybkie. Wow. Dobra, teraz lewo. O. Nice, i widzowie, uciekniemy im znowu sekretem, ponieważ sekret to najlepszy sposób do uciekania. Na. I teraz bierzemy 1000 złociszy i lecimy, wow, nara mordy. O nie, oni nade mną krążą teraz. Oficerka psuła, podlatuję do niego, powtarzam. Oh no, oficerka to jest, dobra. Uwaga, skręt w lewo, miasta. O nie, dobra, widzowie, musimy użyć sekretu Brookhaven RP. Uwaga, łop, i teraz wchodzimy tutaj, Benz, i widzowie, w tym miejscu jest sekret, pom. Uciek do sklepu. Let's go. Dobra, wyłaź stąd, Janusz. Czekaj, czy mi że drużyna zajdzie, o nie. No, gdzie on może być?
Tylko psa wchodzi, masz go, Dziędusiu? No nie mam go nigdzie właśnie. Ksiązito, dobra, mamy 1000 złotych, bo oni mnie nie znaleźli. Let's go. Okej, za 1000 złotych postanowiłem zapkredytować swój ubiór, a teraz 800 złotych wydamy na autko. Na. Uuu, to wygląda ładnie, wow. W takim razie zobaczmy, jak się rozpędza. Uuu, ej, to nieźle, to mega nieźle. Dobra, teraz użyjemy sekretu, który jest w tym oto tu miejscu. Czyli klikacie sobie ten przycisk, co nie? Potem idziecie w te miejsce i my jesteście pod mapą Brookhaven. I będziemy sprawdzać, czy jesteś bogaci, ludzie się nie respią, których można okraść, co nie? Trochę to chamskie, no ale ja żyję jako złodziej. Ej, a kto to jest? O ja, on ma siano w środku. Żonka, kolejny milion to rzucam tutaj. To jest fajnie. Milion złotych? What? Dobra, to jest idealny etap, żeby go ukraść, co nie? Może to nie jest dobre, widzowie, nie kradnijcie w realu, ale to jest taki odcineczek po prostu. Dobra, okej, w tę stronę, bym... Benz, tararan, tan, 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 tan. I oni mieszkają w tej willi, oto w tym miejscu. Wow, to są bogaci ludzie, serio. Okej, stoją tutaj i teraz za nimi wejdziemy. Pam, 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 pam. O nie, 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 nie. Dobra. Żonko, wnoście milion w domku, tak? Już, już wszystko wnoszę. Pod autem, pyk. Nice, o nie, 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 nie. Dobra, i wchodzimy i widzowie, teraz tak. Ja będę czekać tu całą noc w ich domu. Dokładnie w tym oto miejscu. Wow, i teraz poczekamy do nocy i wtedy zaczniemy ich okradać. Wiesz co, żonko, już późno. Kiedy indziej te pieniążki wynosimy? Chodź spać. Chodźmy spać. Let's go. Dobra, i teraz widzowie, czas na wyjście. Oni już poszli spać, więc na. Let's go, idę tu siana, ale ja nie chcę tego siana. Musimy iść do sejfu, tak. No dobra, tylko gdzie jest safe? To jest pytanko. O nie, gdzie mój safior? Dobra, chodźmy na górę. O, nie, tu śpią, dobra. Oni się tańczą, dobra, tutaj nie. Ej, dobra, ten pokój wygląda sus, widzowie. Chyba wchodzimy w to miejsce. Uwaga. Tak, to jest to miejsce, ile tu jest siana. Oh my god. I są safe, więc bierzemy stąd sianko, pyk, pierwszy. O nie, otwórzmy. Benz, bierzemy, nice. Teraz kolejny, uwaga, pyk. Kolejny, już mamy 3000 zł. Czekajcie, muszę użyć TNT do tego. Pyk, rzucamy. Boom! Wow! Mamy 10 koła. Ej, Żonko, słyszałeś, to się wamał tam. O nie! A! O nie, zaczęli mnie! O nie, dobra. Uciekamy, oni mają broń, to są Amerykańcy. Dobra, uwaga, teraz wsiadam do auta, uwaga. Pyk. Kim my jesteśmy? Uuu, drifcior. A, przypaliłem. Haha, mamy siano i się flexujemy. O nie. Policja, tego się coś nie spodziewałem. O nie. O nie, dobra, nie wiem, co oni mówią nawet. Dobra, uwaga, góra, wjeżdżamy. Jest, ucieka przed nimi, to jest nawet szybki, ale dalej potrzebuję. O nie, oni już mnie mają. Dobra, mam plan, widzowie, robimy tak. Skok na dół. O! Dobra, Benz i do wody! Wow! I teraz do jachtu, szybko, z sianem. Aż mi wypada siano za mnie. Mam tyle siana. Teraz tutaj, pyk, i chowamy się w tym miejscu. Tu mnie nigdy nie znajdą. Wow! Ty bandziur, wiesz, on się schował? Zaraz ten bandziur, słuchaj go. Dobra, uciekłem, widzowie, udało się. Let's go. I mamy 10 koł. Widzowie, nie pytajcie, czemu tak wyglądam, ale musiałem się przebrać w przebranie, żeby zbadać ten bank. Patrzcie, co to jest. To jest najbardziej strzeżony bank w całej Polsce, w całej okrągłej Polsce. A tam jest milion dolarów. Wow. Więc tak, musimy się tam jakoś włamać, ale pierwsze, musimy ulepszyć ten samochód na coś lepszego, więc za 10 tysięcy, pyk, kupujemy. Okej, to może być szybkie. Sprawdźmy, jak się przyspiesza, uwaga. Wow, ej, to ma przyspieszenie z kosmosu. Wow, okej, więc to jest gotowe, teraz trzeba się przebrać. Okej, jestem gotowy, mam tak zwany helmet, który pozwoli mi, wiecie, nie dostać naboju. I teraz, o nie, oni zakryli mi całe wejście tam. Ale teraz upgrade'ujmy nasze dotychczasowe bronie na, uwaga. Damy najpierw, taki niebieski, okej. Damy też tłumik, żeby był dłuższy. Taką latarkę i patrzcie na to, posłuchajcie. Nie słychać tego nawet. To będzie piękne. Teraz to upgrade'ujmy na... O, takie coś, wow. Też dajemy tłumik. O nie. Czy oni mnie usłyszeli? A nie, dobra, to był fałszywy alarm, okej? I teraz upgrade'ujmy to na... O, wow, możemy mieć skara. Bybył. I też tłumik i dajmy to. Czekajcie, tłumik, pyk. O ja, to będzie mocne. I teraz dajemy snajpereczkę, będzie różowa i też tłumiczek będzie miała, pyk. Zobaczmy. O, wow. Dobra, to strzelimy pierwszego, czyli ochroniarza, żeby nikt nie zauważył. O, boom.
Let's go, dobra. I teraz kolejny. O nie, tam jest ten gościu, dobra. Okej, okay, teraz kolejny, uwaga. O. Bum. O ja, dobra, umarł. Karol, co się stało? Czy to postrzelił? O, dzień dobry, proszę pana. Kim ty jesteś? Ja jestem złodziejem, proszę mi oddać wszystkie pieniądze z banku. To możemy dać kartę. Najpierw wyciągaj mi z tego, mordeczku, przepraszam, ale musisz. Ziemia. Dobrze. Ty, ziemia, gościu. A już przepraszam. Dobrze. Teraz ty, dawaj siano. Proszę, pieniądze wypłacone. Okej, okay, dawaj. Ale proszę pana, według mitów za tym jest, sianko. Ja nic takiego nie wiem. Pozwól mi, że tutaj spróbuję, uwaga, pyk, dziękuję bardzo, przepraszam. Rapyk. Wiedziałem, oszukali mnie, ale dobra, zbieramy to sianko, pyk, mamy worek pieniędzy. Dobra, teraz tam wróćmy sleeping bagiem. Benz, nice. I teraz przechodzimy. Tyryn, pam. A, karta. Dawaj kartę, mordeczko, już. Już, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dobra. Chórniarzu, nie martw się, dzwoni już na policję. O nie, dobra, oni już zadzwonili na policję. Dobra, to trzeba otwierać, pyk. I teraz jak się tu włamać? Według tego, co wiem, trzeba postawić tutaj bombę. Bum! O, wow, ile siana. W każdym tym atrium jest $1,000,000. Dobra, pyk, wypłacamy. Benz, teraz z tego, o, otwieramy. Haha, mam sianko. Mam sianko. I będę mieć $1,000,000. Ale czekajcie, czy ja słyszę? O nie, ja słyszę sygnały policyjne. O no. Ja mam. O nie, to policjanci, oni już tu będą. Czekajcie, spróbuję ich zestrzeć tych dwóch. Uwaga. Na. Dobra, rzucam smoka i wchodzimy. Jakiego smoka? Oni mają smoki, nic nie widzę. A, o nie, dobra, wejdę w tego smoka. Nie będą mi widzieć, pyk. Pyk, okej. Okay. Gdzie on jest? Teraz my go nie widzimy. Sami się dali. Dobra, widzowie. I teraz, uwaga, wyjmuję broń. Siemano, tu, jeden dostał, drugi, bo. Ha, leżą. Uciekamy. O nie, ja jestem goniony przez policję, to jest zbyt poważne, widzowie. Dobra, tędy. I teraz idziemy do pewnego sekretu, czyli mojej sekretnej bazy więziennej. Chyba za to? Tak, let's go! Mamy sianko, mamy $1,000,000. Okej, okay, w takim razie za kaskę, którą zebraliśmy, kupujemy lepszy dom niż ten. Uwaga, kupimy ten! What, yo! To jest epickie, to jest dom z serii Wyruszam w dal. Kto za tego TikToka pisze w komentarzu? Znam, bo to może mało osób znam, może dużo nie wiem. I teraz upgrade tego autka. Na to, o mój Boże, to już jest sportowe autko. Spójrzcie na nie, oh yeah. Zobaczmy jak jedzie. Pyk. Spójrzcie na ten silnik. Wow, jak ono jedzie. Wow. Dobra, przyspieszamy. Wow, tym to będziemy tak uciekać przed policją, że to szok. Dobra, teraz lewo. O, okej. Okay. I na maksa sprint. Wow. Okej, widzowie, ale kolejny napad będzie na muzeum. Zobaczcie, oni nawet tam siedzą już, ochroniarze. Więc teraz ja muszę założyć na pewno dodatkowe uzbrojenie, można powiedzieć. I pyk, mamy taki plecaczek wojskowy, nice. O, takie coś jeszcze, boom. To będzie mocne. Wow. O, policyjna tarcza też się przyda z tyłu. I jeszcze damy sobie taki strój hitmana, wow. I taką maskę, na wypadek gdyby rzucili smoka, co nie? Albo jakiś granacik inny. Nice, I'm ready, wow. Okej, więc ja myślę, że już jesteśmy prawie gotowi. Ja podjadę, zobaczcie jak tam sytuacja. Ej, dobra, tam jest tylko jeden ochroniarz, jakiś artysta. Okej, okay, wchodzimy. O nie, to będzie zbyt mocne. O, okej, nie, dobra, byleby mnie zobaczył, to jest najważniejsze. O nie, wychylił się, dobra, mam plan. To jest smoke w Brookhaven, więc postawię smoka. Bum, i wbijamy. Pam. Co się dzieje? Już, ziemia, ty, pam. Jejku, bum. Spokojnie, widzowie, spokojnie. To jest usypiające, okej, ty. Czy ty jesteś artystą tego? Tak, jak najbardziej, mamy nowoczesne pędzle. O, ale fajny pędzel, ale to nie jest mob? Okej, nie czaj tych artystów. Wsiadaj, ciebie też ukradam. Będziesz mi malować obrazy. O, w końcu coś dzieje w moim życiu po zarysowaniu tych obrazów. Dobrze, i teraz bierzemy te obrazy. Pyk, mamy, teraz kolejny, pyk. O, tą główkę też weźmiemy, nice. Tutaj to też, pyk. No i mamy to, idziemy to sprzedać na ryneczku. Na. Za to mogę dostać jakieś 10 baniek. Wow. Nie się boję, jak pan jedzie. O nie, przepraszam. O nie, chyba zostanę złapany. Już po mnie. Tak, to już jest po mnie, albo nie. Na. Wow. O nie, dobra. Pyk.
I wbijamy! Wow, jesteś w samolocie! Wie pan co, ja się tak zestresowałem, że pójdę kupę szybko zrobić, okej? Okej, spoczko. Okej, to super jest, mega chillera. Stop ciebie wszyscy! Nie, to jest policja, dobra. Widzowie, ja mam plan. Zrobię tak, żeby po prostu go nie skrzywdzić, ale również uciec, więc zrobimy... Czemu pan lepi rzeźbę jakąś? Rzeźbę, co? Dobra, czekajcie, idę tędy. Pam, zobaczę co... O nie, oni są w kibelku razem, dobra. I teraz tak, bierzemy sobie tak zwaną to, co nie. I tutaj jest sekretny pokój, w którym ja się ukryję z pieniędzmi, a dokładnie z obrazami, więc tylko jeszcze wezmę sobie sleeping baga, pyk. I mamy tajemne przejście, wow. I teraz postawię sobie jeszcze wyżej, to będzie mocniejsze, pyk. Pyk, dawaj, o nie. Dawaj. On mnie nigdy tu nie znajdzie. No dawaj, jej! Jesteśmy w niezniszczalnym miejscu i widzę wszystko od góry, wow. No nie, zwiał chyba, dobra. Chodź, malarzu, czy jakoś tak i idziemy stąd. Ja mogę podglądać każdego. W ogóle to jest fajny mit w ogóle, że możecie sobie podglądać w samolocie. Dobra, ja wychodzę stąd. Pyk, bo oni sobie już poszli. Łop, yeah! Whoopsie, agene tunderutzi, okej, spadamy. Oj, prosto na trampolinkę, wow. O... Oje, wow! Ukradliśmy sianko, na, jestem bogaty, wow! Dobra, tylko gdzie ja sprzedam obraz za miliony dolarów? Okej, jak to się mówi? Mafia level boss. Teraz musimy okraść pana burmistrza. Jeszcze nie prezydenta, bo prezydent będzie następny. Ale burmistrza, zobaczmy. What? Co to jest za strzeżenie? O ja, tu siedzi. Ma tylko jednego chroniarza, co? Dobrze, dzisiaj wpuścimy bombę nuklearną na Brookhaven RP. O ja, co on planuje? To nie jest w mojej głowie, ale teraz tak. Na pewno będziemy gonić dużo policji, więc... To będzie moje nowe auto, Batmobile. Na maksymalnych ustawieniach on jedzie tak, patrzcie. Pam, 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 wow, to jest przepickie. Dobra, a, wywaliłem się, dobra, ale to jest epickie. Więc sobie obrócimy to auteczko. Jazda! Jedziemy po pana prezydenta. Vrum. Okej, stajemy i wbijamy do środka. Pararam, pam, 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 pam. Tylko tędy nie wejdę, bo to są lasery, co nie? Więc muszę wymyślić inne wejście. Wyjdziemy tędy. Hop i hop. Jej! Dobra, teraz tutaj mam jakiś driver license, czyli licencja do kierowania. Tam jakieś głosowania w ogóle, na mnie, wow! Dobra, i teraz to jakieś głosowania, nie wiem, dobra, tu nic nie ma do kradnięcia, idziemy tędy. Tylko uwaga na lasery. Ej, tutaj chyba jest jakaś... Dobra, to chyba nie jest nic do kradnięcia też. Więc tędy, hop, hop, o ja, tu są, dobra. Ziemia, gdzie są pieniądze, już, mówić! Gdzie są pieniądze, co pan tu robi? Spokojnie, prezydencie, ja też mam broń, nie gadaj. Ty masz broń, ale ja strzelę. Więc panie prezydencie, gdzie jest kasa? Już! Jaka kasa? Co pan potrzebuje? Wie pan o czym ja mówię, wie pan! No nic, nie mam innego wyboru. Te pieniądze, które kradniecie od mieszkańców Brookhaven RP. Jak się tu wchodzi? Mów! Do sejfu! Mamy taki tajny przycisk. Gdzie? Tutaj za tym filarem. Ej, strzela we mnie, co jest? Obudził się! Zmartwychwstał! Dobra, pom, pom, leż! No, już! Dobra, teraz Jerry, mów! Gdzie? No, tutaj, tu za tym okay. Filarem, ja chyba zawołu zaraz dostanę. muszę sobie usiąść. Okej, okay. Czekaj, tylko muszę go kliknąć, bo to jest utrudnienie jeszcze, pyk. Okej, okay, właśnie tam ze mną, muszę mieć jako okup, okej? Okay? Tak, rozumiem. Dziękuję, proszę pana, dobra, pyk. Hop, wchodzimy, już. Dobra, o, ja cię kręcę. Drukarka pieniędzy, to są pieniądze nieskończone. Możemy drukować ile chcemy, jesteśmy właścicielami tego miasta. Uhu, to mi się podoba, sianko. Dobra, bierzemy sobie je, czekajcie. Bank, mam miliony, uhu. No to co, proszę pana. Przepraszam, ale był pan zbyt złym człowiekiem. Nie, proszę mi nic nie robić. Nie, panie prezydencie Brookhaven, co ja narobiłem? Mam cię, mój chroniarz, zadzwonił już do policji. O nie, on żyje, dobra! Uciekamy, widzę, zadzwonił na policję, uciekamy. Pararam, pam, 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 pam. Pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 szybko. Tędy, przez lasery przyszedłem. O nie, czy to jest SWAT? O nie, widzowie, uwaga. To jest najmocniejszy ze wszystkich, dobra, pam, pam, pam. Mam piękne miejsce, w którym mogę mu uciec, pam. Dobra, teraz wtedy skok, ale on mnie w ogóle to nie dogania, co za nubeczek. Beczunia, dobra, lewo. Tędy, wjeżdżamy w tą dziurkę, dobra. I go. Tędy za kamień, i on tutaj już mnie nie znajdzie chyba, mam nadzieję.
Zobaczmy. On zniknął gdzieś, czy co się z nim stało? Let's go! Dobra, widzowie, zgarnąłem sianko. Ale no cóż, chyba jeszcze trzeba okraść prezydenta Brooklyn NRP. Nie, burmistrza, a prezydenta. Okej, mój ostatni cel, pan prezydent. Panie prezydencie, wszystko okej? Oczywiście, że tak. A czemu pan tak mówi? Bo pan że się zdebil, Okej, wbijamy, widzowie. Pam. Panie prezydencie, oddawaj mi pieniądze. O nie, to chyba napad. Dawaj kasy, panie prezydencie, wiem, że pan ma miliony. Panie prezydencie, mamku, uwaga. O nie. Tego się nie spodziewałem. Czyli tak to się kończy. Kradzież kończy się w taki sposób. Zabierz go do więzienia i wynoś się stąd. O nie! Czy tak kończą złodzieje, bro? Nie wiem, co wy zrobiliśmy. Przecież oni mają po 2 lata. Czy my je w ogóle mamy karmić? Mleczkiem? Tak, mleczko to nasze jedyne jedzenie. Dobra, ja się na tym znam. Mam matczyni instynkt. Nie, tylko nie bacon. Nie, proszę. Spokojnie, wychowam cię jak własne dziecko. Znaczy, nakarmię. Proszę, tutaj mleczko prosto z kartonu. Nom. Ej, ty, dobra. Ej, w sumie to najlepsze chyba mleko, jakie piłem. Dziękuję, stary. Spoko. O, dobra, jeszcze resztę nakarm tym samym mlekiem, a my. Idziemy, miłych snów, dzieciaczki. Dobra, mam mleko, ja myślę, że z tego zrobię jakieś coś do ucieczki, jak myślicie? Właśnie, możemy z tego kartonu zrobić jakieś wyjście. Ej, chłopacy, a nie wydaje wam się trochę dziwne, że my mamy po 2 lata i jesteśmy w więzieniu? Może trochę, ale nieważne. Plan, pójdziemy spać i na następnego dnia podpalimy strażnikom samochód. Wtedy oni się czymś zajmą i my będziemy mogli uciec. Ja jeszcze mogę odgryźć jednemu palca? W sumie to czemu nie? Nie wiem dlaczego chcesz tak robić, ale... Dzień dobry, jestem starszym oficerem, proszę wstawać dzieci robić pracę społeczne. Jezu, jest 6 rana, proszę pana. Dopiero 6, co się spóźniłem nawet, zapraszam za mną. O Jezu, proszę pana, my jesteśmy dziećmi, my powinniśmy długo spać, żebyśmy osnąć, no. Okej, dzieci, a więc to jest moje nowe autko, które sobie kupiłem i wy dzisiaj je posprzątacie. Co? Nie mamy proszę pana, nie chce nam się, jesteśmy Ale to musicie, proszę, tutaj mam wiaderko z wodą dla was, tutaj, proszę, dobra, wyjdźcie go, ja idę spać. O Jezu, o nie, on nam każe takie dziwne rzeczy robić. Fire Road, ale to jest idealny moment, możemy podpalić mu to auto. Właśnie, i wtedy oni się zajmą autem, a my uciekniemy, dobry pomysł. Dobra, to udajemy, że teraz myjemy, dobra, tutaj zrobię takie coś, cyk, okej, wejdę tutaj. Kliknę tu. I dobra, jest podpalone. Dzieci, uciekamy szybko, zanim poczują dym. Chodźcie. Jezu, uda nam się uciec. Co oni zrobili? Musimy je naprawić. Uciekamy szybko, uciekamy. Oni się dowiedzieli. Szybko, chodźcie, dzieci. Czy uciekanie z więzienia to był dobry pomysł? Teraz jesteśmy biedni, nie możemy wrócić do przedszkola. O Jezu, chyba rabowanie nie jest takie fajne. A co to za jakieś dzieci, kochane? O, może się wami babuśka zaopiekuje. O, babcia Granny, siema, zaadoptujesz nas? O, no pewnie, co tu robicie na śmietniku? Dzieci, chodźcie do mieszkanka, babusi, zrobię wam pyszny obiadek, kotleciki. Jezu, to babcia jest jakaś starodawna, mieszkamy w jakimś apartamencie, no dobra. O, fuj, to szczury nadchodzą, co to jest za miejsce? O, dobra, w sumie to i tak jest lepsze niż mieszkanie w jakimś śmietniku. Proszę wchodzić. A, co to jest? Czy to jest pani dom? Co to jest? Czemu to jest takie nowoczesne? Skąd pani ma na to pieniądze? O, jaki słodki piesek, wiesz co, wnuczku, ja nie jestem taką zwykłą babcią, ja jestem babcią Granny. A, babcia Granny, nie, uchowajcie się, bracia! Siostry, uciekamy! Spokojnie, wnuczku, ja tylko rabuję banki i pomożecie mi w tym. A nie chce nas wykorzystać do rabunku? I tak widziałem, że jesteście kryminalistami. No w sumie racja. Możemy pani pomóc. Ej, a to może być mój pokój? O ja! Dziękuję, babcio Granny. O, może sobie zamknąć, ale fajne, to jest serio. Babcia miała być tutaj już od dawna, no. Czekaj, czy to... Co to tam leci? Babcia, to ty? Tak, wnuczku, wsiadaj. Co jest, skąd ty wziąłeś helikopter militarny? Czy to nie jest za drogę trochę? To jest babcia. Wnuczku, lecicie na pierwszą misję. Dobra, czy to już jest pierwsza misja, ale to jest stresujące. Dobrze, wnuczku, ja tutaj ląduję. Musicie zobaczyć, gdzie jest safe i się do niego włamać. Dobrze, babciu, boga skacze. Okej, dobra, teraz szybko, brat, szybko. Stawiaj to, okej, spróbujmy się tam włamać jakoś. O, dobra, tutaj się tylko położyć. Czy tam jest safe? W tym? Nie, tu nie ma. Kurczę, gdzie może być safe, no? Gdzie, jest, dobra. Jest to tutaj, okej, tu, teraz trzeba położyć tak. I teraz wchodzimy. Ej, tu może być safe, bracie, widzisz gdzieś safe?
Nie, tu nie ma sejfu, kurde. Kraut, może na dole jest. A! Bracie, utknąłem w ścianie, pomocy! Dobra, chodź szybko na dół. No nie, tu nie ma sejfu. Babcia, tu nie ma sejfu. A! Pod basenem jest? Pod basenem chyba też nie ma, dobra. Siadajcie, dzieci! Dobra! O Jezu, babcia, przepraszam cię, tu nie było sejfu, no. Nic się stało, synczku, kolejne tutaj są rośliny, tutaj, szybko, szybko. Rośliny, no, dobra, lecimy, może tu będzie sejf, proszę, ja nie chcę zawieść babci. O, może tutaj będzie, o nie, to jest tajemne przejście, nie, tu. Ej, tak, to tutaj jest, szybko, bracia, chodźcie. Idziemy tutaj, okej, teraz trzeba dotąd, szybko, sejf, no. O, jest, to jest przejście. Dobra, płyniemy tędy, płyniemy. Dobra, mamy to, jest sejfik, dobra. Teraz nie, wystarczy jedynie postawić to. I uwaga, gotowy ziomek. Pow! Bierz kasę dla babulki. Spadamy stąd, mamy kaskę. Babcia, wychodzimy. Okej, okay. Cześć babcia. Mamy tak jakoś 10 tysięcy, spoko? O tak, spoko, babulka jest bardzo dobra. Jest, dobra. Wow, ludzie, patrzcie na babuszkę, ile zarobiłam sama pieniędzy. O, mam się całą tam. Babciu, babciu, przestań rzucać pieniędzmi. Dasz nam coś na bułeczkę chociaż? Na bułeczkę, wnuczku, mało mam. Przed chwilą mówiłeś, że masz dużo i zrzuciłaś tu ze stówkę, no. Nie, trzeba tą stówkę, syneczku, idź do kościa, sita. Babcie, teraz wykorzystujesz, żeśmy kradli, no. Bracia, bycie kryminalistą jest słabe, no. O Jezu, dobra, dzieci, przestańcie płakać. Mogę wam batonika kupić. O, serio? Babcia teraz kupisz batonika? Tak, ale jak obrabujecie za mnie bank. Nie, ja już nie chcę. Ja chcę przestać być kryminalistą. To już nie jest moja broszka. Ja chcę być dobrym człowiekiem. O Jezu, no dobra, to ukradniecie za mnie dzieci, bo wy się już nie nadajecie do niczego. Za mną, raz. Co? Jak to ukraść dzieci? O co ich chodzi? Dobrze, wnuczka, więc widzicie, musicie ukraść te dzieci. Nie, no babciu, my już nie chcemy kraść. Jak nas złapią, to pójdziemy siedzieć. Dlatego ukradnijcie i wy możecie iść, bo nie nadajecie już. O, dobra, dobra, czyli to ostatni nasz rabunek, okej. Mi. O Jezu, dobra, one płaczą. Okej, mam nadzieję, że to niczyje dzieci, tak? O, dobrze, więc dawaj mi je i ale co ty chcesz z nimi zrobić? Stop! Co chcesz z nimi zrobić? Wiesz co, nie, dawaj mi je, nieważne, oddawaj. Nie, jeśli ty zmienisz ich w kryminalistów, to nie. Rób sobie żartów, dawaj, to batonika ci kupię. Nie, zostaw ich, to są małe dzieci, one jeszcze mogą być dobre. Nie, babcia, powiedziałem coś, zostaw mnie, no. O, syneczku, poczekaj, babcia, nie umie tak powiedzieć, oddawaj je. Nigdy, nie oddam ci go. Dobra, muszę skoczyć, nie. Haha, jestem najbogatszym złodziejem, haha, o nie, ła! O, jestem złodziejem z jednego złotego i idę okraść tę babuszkę. Babuszko, oddawaj kasę! A chciałby pan zeskanować aplikację żabki? Nie, ej, co robisz? A! Zakautowała mnie babunia. Dzwonię na policję, halo! O nie, tylko nie policja, nie. Widzowie, będę patrzeć na świat za krat, bro. O nie, czemu ja dostałem jakieś rozwalone ciuchy, widzowie? Jestem tu gorzej traktowany? Dobra, Fireout, idź do swojej celi. O nie, jestem ciekawy, jak wygląda moja cela. O nie, tu wszędzie są pająki. Kto to jest? To nie wygląda dobrze. To jest wujek Jerry. To nie jest zbyt fajna cela, błagam, mamo, wypuść mnie. A ja zaraz, gdzie ten Bugatti idzie? Okej, okay, pokażcie mi teraz moją cenę. To jest nie fair, on dostał 10 razy lepszą cenę niż ja. On ma ledwo maszyny do grania, pieniądze. Choinkę nawet, to jest nie fair, a ja mam tylko wujka Jerego, który nie żyje. Panowie, jedzenie nadchodzi. O ja, ona ma pizzę, widzowie. Dla ciebie, kula mięsna. Ej, nie. Ja nie chcę kuli mięsa, ja tego nie da się zjeść. Jeszcze już znikła, bra. O, widzowie, ale słabo. A teraz co ona mu daje? Ej, ona mu da pizzę, frytki. Co? To jest nie fair, hamburger i frytki McDonalda dostał. Aha, bro, ty jesteś mniej szanowany? Tak mało? Już daję, przepraszam. Nienawidzę tej obsługi tutaj. Co to jest, jakieś hot dogi? Nie lubię hot dogu. O, ja marzę o takim jednym hot dogu, bro. Ale dobra, muszę się zadowolić, widzowie. Muszę się to zadowolić pająkami. O nie. O, dobra, kolejny. Ojeju, one są ohydne. One chyba były zatrute. Więźniowie, mówię to z megafonu. Możecie wejść i spotkać się ze swoimi rodzicami. Ja idę pierwszy, tato, ja chcę pieniądze i wypuść mnie stąd. O ja, spotkam się z moją mamą w końcu. Jezu, tęskniłem za moją mamusią. Na. Synku, mam tort. W środku jest klucz, tak jak prosiłeś. O, idealnie, tato, dzięki. Haha, będzie łatwa ucieczka w nocy. Syneczku, mamusia, proszę w odwiedziny. Mamo, masz to, co chciałem, wiesz. To takie klucz, wiesz, co chodzi? No pewnie, że tak, on jest w tej pyszej kanapce ze szczurem! O nie, czemu akurat w tym? Teraz muszę to zjeść, żeby odkopać klucz, bra. Ale dobra, dzięki, mamo! Powodzonka, synku!
Dzięki, wow. Dobra, widzowie, teraz idziemy i będziemy czekać na noc i wtedy zjem tą kanapeczkę i otworzę sobie kluczem. Oh yeah. Zobaczymy, co mamusia mi spakowała, kurczę. Jest, mam kluczyk. Haha. Otwieram sobie, bęk. Haha. Ej, on ucieka, stary, please, otwórz, tylko kliknij, proszę. O. Nie kliknę ci, biedaku, papa. Hej, dobra, ale ja mam swój klucz, który mamusia mi spakowała, czyli w kanapce ze szczura, okej. Ej, co? Tam była wędka w tym? Moja mama jest z Ohio. No dobra, spróbuję wędką wyłowić, uwaga. Okej, widzę, tam sobie chilluje ochroniarz, więc teraz ja wezmę na niego ten kluczyk. Uwaga, pyk. O! O jest! Mam go! On się wywalił! To jest baconek, ale dobra, widzowie. W takim razie mogę otworzyć te drzwi! Cyk, cyk, cyk! Jej! Udało się! Dobra, uciekamy stąd. Tyryn! Pam, 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 pam. A, lasery! Dobra. Haha, złapałem noobka! Złapałem noobka więźnia! Pa, 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 pa. O, super po prostu. Mam też bogacza i jest łatwo na... O, proszę mnie! Haha, on go też złapał, bro. Ale widzowie, jutro robimy dzień ucieczki z tego więzienia. Tylko poczekajmy do nocy. Czas na koszykówkę, zapraszam, zapraszam. Okej, widzowie, to jest mój czas, żeby uciec. Pierwszy mój sposób to tutaj, widzicie, jest taka szpara, co nie? I spróbuję zmniejszyć się. Bang. I teraz spróbujemy wyjść. Dobra, prawie. No nie, dawaj. Ej, co ty tam robisz? O, o szybko, widzowie. Dawaj. O, jestem. Jest, przeszedłem. Łatwo. Uciekamy szybko. Teraz szybko na to, uwaga. Pum. O, i wystrzał. O, uciekłem. Haha, ucieczka za 1 złoty. O nie, gdzie ja wracam? Nie. Ale uciekłem. I to była ucieczka za 1 złoty. Haha. On uciekł za 1 złoty. To ja ucieknę za 1 000 000 złotych. Okej, więc bierzemy telefon, który miałem tu ukryty. Bang. Tato, halo, jesteś? Proszę cię o jeden helikopter nad bazą, 2 ochroniarzy, jakieś tam przebranie do uciekania i smoki dookoła więzienia. Okej, już się robi. Dzięki, tato. Kto rozsypał mi smoki przed więzieniem? O, duszę się. O. Haha, idealny moment. Okej, wychodzimy i na boisko. Halo, gdzie jest mój czołg? O, widzę, dobra, nice. Strzelcie w te kraty. To chyba jednak nie zadziałało, te kraty są ze stali. To dajcie mi helikopter, szybko. Słyszę, że ktoś ucieka. Muszę go złapać. Proszę się zatrzymać, już. Halo, gdzie mój odrzutowiec? Szybko. No, widzę już, dobra, jedzie do mnie, szybko. No, gdzie ty lądujesz? Tutaj, to ma być bogata ucieczka. No nie, jaki noob, idź po helikopter. O, dawaj, ląduj tu. Halo, co to się dzieje? Czemu to jest helikopter? Co wy robicie? Szybko, wsiadam, uciekamy! Dobrze, haha! Wracać! Lecisz helikopterze! Wow, bogata ucieczka! Wow, haha! Niam, ale fajnie po ucieczce z więzienia, mega się czuję! Wstawaj! Jesteś zatrzymany za ucieczkę z więzienia, już! O nie, co jest? Znaleźli mnie! Jakim cudem, bra? Naprawdę, najgorszy dzień mojego życia! Jedziemy po drugiego, już! Oj, tu jest drugi, bierzemy go! Ej, jak to nie? Jak wy mnie znaleźliście? Dobra, już wchodzę, nie strzelaj, przepraszam! O, siema, mordo! Ale śmierdzisz! A, bro. Witajcie w najbardziej strzeżonym więzieniu! Ej, co to jest? To jest więzienie dla najbardziej strzeżonych osób? Okej, to ja wchodzę do swojej celi. Co to jest? Czemu to jest tyle ciał? Bully? Hej, ja wszystkich już zabiłem, witaj w nowej celi. Błagam, wypuści mnie stąd, nie. Ja nie chcę z nim tu siedzieć. Najgorsza cena świata. Nie, Bully, błagam, nie rób mi tego. Jestem ciekaw, jak żyje bogaty, pewnie też słabo. Ale ta cela jest fajna. Przyjemnie tutaj nawet, w sumie. Ale ja chcę więcej kasy, dajcie mi więcej kasy. Bra, dostaję w twarz, ale się dziwnie czuję, zrobiło się ciemno, chyba to już czas spania. O, ale wygodne łóżko, dali mi specjalny materac. Oni jeszcze nie wiedzą, że szeryf więzienia to psychol, czyli ja. Czas lekko zalać to więzienie. czemu to jest tyle wody, oh my god. Nienawidzę wody, idę na górę, moje jest górne. Nie, ja chcę górne, ja się utopię. Dobra, bierz górne, tylko nie bij. Aha, super. Zalali nam więzienie. O mój Boże, co się z tym więzieniem dzieje? Ono się całe rozwala. Ej, co to jest? Nie, widzowie, to jest przesada.
Tak, jest to okropnie. To jest najgorsze więzienie, w jakim byłem. Ej, zaraz, czy to był duch? Czy mi się przewidziało? Tak, to jest jeszcze duch w tym więzieniu. Ja się boję. Dzień później. Okej, więźniowie, wróciliśmy do tego więzienia. Teraz macie się wykąpać, tu. Ojej, w końcu kąpanie. Już śmierdzę od tych paru dni. Ej, ale fajny prysznic. Nawet w domu takiego nie mam. Lustro, tutaj mam jakieś te kosmetyki. Tu mamy nawet pieniądze. Nie, to jest mój prysznic. To mi tata kupił. Aha, ała, przestań bić, przestań. To który to jest mój? Ten? Aha! Jaki tragiczny to jest, ale ten prysznic śmierdzi w ogóle, to jest z kanalizacji czy co? Tak, a najgorsze jest to, że podgląda cię policjant, żebyś nie uciekł. Jak to? Przecież nie widzę nikogo, to jest... Aha, to jest niewidzialna ściana. Okej, to zaczynają się kąpać. La 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 la. Czemu ten gościu mnie widzi? Gościu, wiesz, że ja cię widzę też? Ja tylko wykonuję swoją pracę, nie uciekaj. Aha, super, i nawet tu mydła nie ma, a on ma? Ale się super kąpię, mam mydełko, mam wszystko, haha. Aha, aha, tańczę sobie w więzieniu, aha. Feyrod, chodź tu do nas, mamy ważną sprawę. Jaką sprawę, proszę pana? Otóż ten gościu, co stoi obok mnie, słyszał zabójcę prezydenta. I teraz zaśpiewacie, żeby on dowiedział się, jakie macie głosy. Znam zabójcę. Okej, więc pierwszy Simon. To i... no dobra. Okej, ale teraz. Ale teraz posłuchajcie tego, będzie grubo. To nie ja zabiłem prezydenta. Posłuchajcie tego. To nie ja to zrobiłem i to zrobi ten kolego następny. Nie, nie, to nie byłem ja. To nie ja zabiłem tego gościa. Jak w Polsce. Nie zabiłem mojego gościa. Przysięgam, bo jestem bogaty i za zapłacę. Okej, okay, następny. Ja? Ale czekaj, dobra, ty mam zaśpiewać, tak? Ale ja nikogo nie zabiję, bo wcale nie siedziałem w więzieniu. Śpiewaj. Okej, okay, dobra, śpiewamy. 3, 2, 1. Szykujcie się, widzowie, na ten śpiew. Śpiew. Bo ja nie zabiłem nikogo, chcę wyjść z tego więzienia. Bo Simon był mega słynny. Nie wiedziałem, czemu mnie tu zamknęli. I chciałbym stąd wyjść. Oj tak, chciałbym stąd wyjść. Okej, okay, to wiesz, który to jest zabójca już? Nikt z nich, jeszcze dwóch zostało. Skibidi Toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę. Zdążkę mi ramien. Mam żenny. To nie on. Jestem wkurzonym dzieciakiem. To on! Oh my god, dobrze, że mnie nie pomylili z nim, bo ja bym nie chciał tak... On go jeszcze czyści, co to jest? Dobra, ja zawijam na chatę, naprawdę. Nudzi mi się w tym więzieniu, dzwonię po pomoc. Halo, policja! Taki jest panie bogaty, co pomóc? Zrób tu imprezę, już! Okej, okay, gotowa, podoba się? No w miarę. Dobra, teraz wchodźcie goście. Wow, ale impreza, ale mega epicko jest. Wow. O wow, ale by to chciał pójść, policjancie, mogę? Albo mogę zrobić swoją, chociaż? Halo, ej, no nie, poszedł sobie, aha. Dobra, widzowie, ja sobie zrobię własną. Widzowie, przygotowałem sobie fajne dekoracje. Tutaj wylotuje z tego dziwny zapach. Tutaj mamy szkieleta i jakieś te, jakie to są chydne. Dobra, czekamy na gości, ale to będzie impreza. Wow. Czy to tutaj ta impreza? Tak, ale ja pana nie zapraszałem, ja zaprosiłem Simona i Jerego. Nikogo nie zapraszałeś, ja tutaj jestem, a masz, nie bij, stary, ja tutaj robiłem tą imprezę, wszystko jest zepsute. O, hajo. A więc teraz gdzie jest jedzenie dla gości, bo ja lubię jeść. O, jedzenie dla gości, czekaj. Mam to, pom. Znalazłem jedno. Ale teraz, to jest przeterminowane ochytstwo. Ej, jak, on mi bije. Bra, naprawdę wielkie bra. A oni się świetnie bawią tam, wow. Ej, a co jakbyś tam włamał na tą imprezkę, uwaga. Param, 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 param. Utknąłem, dobra, wejdę tam. O nie. Okej, druga próba, bank. Wow, jestem, ale tu jest czadowo. Pam, pam, param, pa, 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 pa,
ale super party. Kościół, ja cię nie chciałem na tej imprezie, wypadł. Au, au, czemu? Bo jesteś biedakiem. A, no dobra, a, dobra, wychodzę, bro. Wychodzę, bro, ja się tutaj chowam. W mojej własnej celi jest lepiej. A, jednak nie, ała, ała. Okej, okay, czas na wydanie jedzenia, proszę, biedaki, macie tylko 3 kanapki. O nie, to są chyny, to jest niepodpieczone. O, jeszcze buli wszystko sobie chce wziąć, ja tego nie chcę, bro. O ja, ale on ma fajnie ten gościu. On ma wszystko tutaj. Ale niedobre, ja bym chciał kurczę najlepsze, a to jest takie średnie. Ej, ale jak ty narzekasz? Ja też bym chciał takie coś. Nie odzywaj się, biedaku. Ej, jak ty mnie nazwałeś? Dobra, widzowie, czas zaatakować go. Pom, nie odzywaj się tak do mnie. Wow. A, ała, mnie bije. O, kiju. A masz. Co wy robicie? Już, stop. Nie, a masz, ty też a masz. Ty byś zawiary, idziecie do izolatki, dzwonię po pomoc. Nie, ale nie do izolatki. O nie. Widzowie, izolatka to jest najgorsza rzecz, ponieważ jesteśmy zamknięci w jednym pokoju. Halo, Fryderyk, weź ich. Fryderyk, Gleba, zabieram was stąd. O nie. Idziecie do izolatki wszyscy. Czemu nazywasz mnie Fryderyk? To ty tak masz na imię. O, a, dobra. A, ja zapomniałem, chodź tutaj. O nie, dobra, idziemy do izolatki. Jezu, się boję, widzowie. Izolatka to jest najgorsze miejsce, do jakiej można trafić, naprawdę. Jedziemy, wszyscy są, jedziemy. Ale panie Fryderyku, ja nie chcę do izolatki, to jest zbyt niebezpieczne. O, ej, mogę chcieć wyskoczyć. To znaczy móc. Mogę wyskoczyć? O, jest, wyskoczyłem. Uciekamy, chcieć to znaczy móc, zawsze. Zaraz, uciekł, przecież widzę cię stąd. Uwaga, snajperka i pum. Nie, o, on trafił mnie. O, dostałem kulkę. Darren, wysiadajcie, raz. Co to jest za miejsce, wow. Ale epickie, to jest ta izolatka? Ja mogę tu mieszkać. Nie, na dole jest. Ja jestem ciekaw, jak wygląda izolatka. O, nie gadaj, że to jest to! Ale to jest okropnie! Tak. I pyk, i siedzisz na 1000 lat! O, jak to jakiś duch, jeszcze wylecisz coś. Aj. Ale słaba ta izolatka, mam spać na pieniądzach, czy co? Ciszej tam, albo cię poszatkuję, o tak! O jo, to jest najgorsze miejsce świata, ale widzowie, ja mam plan, ucieknę stąd, tylko może tutaj jest jakieś wyjście? O, ej, dobra, to jest kominek, czyli chyba można stąd uciec, czy nie? Aj, nie można. Okej, on poszedł spać, widzowie, i teraz ja mam plan, ukradnę mu tę siekierkę tam. O, dobra. Pyk? Pyk, mam! Wow! Dobra, teraz spróbuję się siekierką to rozwalić. A, aj, nie da się. Dobra, to spróbujmy inaczej. Spróbujmy na przykład zabrać mu kluczek czy coś. Pyk? Mam jego pistolet, o ja! Czekaj, coś czułem? O nie, on się budzi. A, no tak, jedzenie, To gdzie moje jedzenie? Halo! Już, Fajrobku, uwaga, tutaj ktoś przygotował dla ciebie. O, proszę bardzo. Kanapkę z potem szczura. O nie, kanapka z potem szczura, to jest gorsze niż kanapkę ze szczurem. I teraz dla pana bogacza, proszę bardzo, sobie wybrać. Zostawię otwarte drzwi. Dobra, param. Ja chcę Doritosy, dawaj mi to. Okej, okay, dobra, wychodzimy. Ej, ale on za tobą jest, wychodzi, zobacz. Ej, zaraz, co? Ej, stój tu. Aaa, nie, uciekamy, widzę, szybko. A, dobra, mam pistolet, stój, pam. Uwaga, siekierka. Bam, siatkuje, siatka. I teraz bierzemy go. O nie, on jest, strzela, bierzemy go. I do komina. Wow, to jest ukryte miejsce. Dobra, pyk. I do komika, proszę. Co ty zrobiłeś? Podpalisz nasz dom, chodź tutaj. Tu nie tylko się podpalił. Tu nawet jest UFO na naszym domu. Co to jest? Biorę to auto, widzowie. Pam, param. Nara. A, wpadłem mu do rowu. O nie, dobra. Widzowie, to więzienie jest ciężkie do ucieczki, wpadłem do rowu. Nie, dobra, wysadziłem całe więzienie, co tam się dzieje, UFO? Ja stąd uciekam na wieki wieków, amen. No i do widzenia wszystkim, kończymy ten odcinek, uciekłem, haha, papa. Widzowie, dzisiaj jesteśmy najtańszym bandytą i obrabowujemy supermarket Żabkę. Ziemia! Co się dzieje? Pracownik Żabki, oddawaj mi tę torbę z zakupami. Ale tam wartość jest 5 zł. To jeszcze wyciągaj z kasy, już. No dobrze, niech pan nie wszystko. Miłe, mega. Chce pan również skanować aplikację Żabki? Nie chcę. Nie chcę sklonować, dawaj mi kasę, już! Dobrze, już! Nie ma śmiania, już! Proszę, to wszystko. O, dobra! 5 zł, let's go! I teraz widzowie, kupiłem sobie za to lepszy samochód, uwaga, upgrade, Ej, dobra, to jest znacznie szybszy, wow! Ej, teraz jest mega szybkie! Teraz jedziemy do bazy, to odstaw.
O nie. O nie! Wjeźdź na pobocze, nie masz sens z polską policją! O nie! O nie, dobra, jadę w prawo, widzowie, szybko! Spokojnie, użyję sekretu Brookhaven, żeby się przed nim ukryć. I w tym dokładnie miejscu jest sekret! Wow! O nie! Dobra, zamknij się. Nice. Dawaj, dawaj, szybko, 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 yes! Ej, zaraz, to jest jego motor! Wziąłem z nich, dobra, znajdę go na 100% za sekundkę. Gdzie on, kurde, uciek? Aha! Let's go! Mamy 5 złotych! Dobra. I teraz czas iść ukraść coś większego. Okej, widzowie, teraz kolejny napad będzie na Starbucks Coffee. I tutaj możemy zrobić już 1000 złociszy. Więc wjeżdżamy na. Robimy kawuśkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nietypowe zamówienie. Chciałbym zamówić kawkę i do tego dwa pierścienie. I na krążek to będzie TikToka, tak, bo jestem sławny. Dawaj morsko kawkę, to się poznamy. Uuu, to jest jakiś raper. Proszę pana, ja tu jestem sprzątał po prostu, dobra? Tak, proszę sprzątać. La. Okej, za chwilę wyjmuję pistolet. Okej, teraz tak, żeby tego gość nie widział. Dawaj mi pieniądze. Jestem złodziejem. Mam pistolet przy twojej głowie. Nie, to dobra, czekaj, już wyjmuj z kasy, trzymaj to, proszę. Więcej, dziś chcę tysiaka. Nie, co, nie dam ci więcej. Dawaj, teraz. Panowie, co wy tu robicie, mi wystygnie. Nic. Proszę, to pańska kawa, Ja tylko go masuję, tak. Daję wam 5 gwiazdek i wrócę tu jeszcze, żeby, nie wiem co. Nice. Okej, dawaj mi tę kasę, już, jaką dawaj. Kasę, no mam tylko tyle. Dobra, przesadziłeś. Ziemia, złaś na ziemię. Wszyscy, to jest napad. Już. Dobrze, tyle, że teraz biorę ja z kasy, pam. Dobra, kawkę sobie wezmę. O, jaka dobra kawka, za darmo. O nie, w tym było 1000 złotych, wow. Dzięki, mordeczko. Raz. Co ty robisz? Dobra, już wyzwane. Co, policja? O nie, musimy uciekać, widzowie, szybko. Param. Dobra, jadymy. Wow, siano mamy. Dywetko, tam ucieka, zatrzymaj się. O nie, policja, już wie, policja. Nie. Szybko, widzę, to auto jest za wolne, oni mnie doganiają. Trzeba szybko zupgrade'ować. Uwaga. Brim. Wow. Ej, dobra, to jest szybkie, to jest mega szybkie. Wow. Dobra, teraz lewo. O. Nice, i widzowie, uciekniemy im znowu sekretem, ponieważ sekret to najlepszy sposób do uciekania. Na. I teraz bierzemy 1000 złociszy i lecimy, wow, nara mordy. O nie, oni nade mną krążą teraz. Oficerka psuła, podlatuję do niego, powtarzam. Oh no, oficerka to jest, dobra. Uwaga, skręt w lewo, miasta. O nie, dobra, widzowie, musimy użyć sekretu Brookhaven RP. Uwaga, łop, i teraz wchodzimy tutaj, Benz, i widzowie, w tym miejscu jest sekret, pom. Uciek do sklepu. Let's go. Dobra, wyłaź stąd, Janusz. Haha, czekaj, czy mi się drusz znajdzie, o nie. No, gdzie on może być? Tylko psuła wchodzi, masz go, Dziędrusiu? No nie mam go nigdzie właśnie. Gdzie on zniknął, Dobra, mamy 1000 złotych, bo oni mnie nie znaleźli. Let's go. Okej, za 1000 złotych postanowiłem zapgradować swój ubiór. A teraz 800 złotych wydamy na autko. Na. Uuu, to wygląda ładnie, wow. W takim razie zobaczmy, jak się rozpędza. Uuu, ej, to nieźle, to mega nieźle. Dobra, teraz użyjemy sekretu, który jest w tym oto tu miejscu. Czyli klikacie sobie ten przycisk, co nie? Potem widzicie w tym miejscu i my jesteście pod mapą Brookhaven. I będziemy sprawdzać, czy jesteś bogaci, ludzie się nie respią, których można okraść, co nie? Trochę to chamskie, no ale ja żyję jako złodziej. Ej, a kto to jest? O ja, on ma siano w środku. Żonka, kolejny milion to rzucam tutaj. Fajnie. Milion złotych? What? Dobra, to jest idealny etap, żeby go ukraść, co nie? Może to nie jest dobre, widzowie, nie kradnijcie w realu, ale to jest taki odcineczek po prostu, dobra. Okej, w tę stronę, bym. Benz, tararan, tan. I oni mieszkają w tej willi, oto w tym miejscu. Wow, to są bogaci ludzie, serio. Okej, stoją tutaj i teraz za nimi wejdziemy. Pam. O nie. Dobra. Żonko, wnoście milion do domku, tak? Już wszystko wnoszę. Pod autem, pyk. Nice, o nie. Dobra, i wchodzimy, i widzowie, teraz tak. Ja będę czekać tu całą noc w ich domu. Dokładnie w tym oto miejscu. Wow, i teraz poczekamy do nocy i wtedy zaczniemy ich okradać, ha. Wiesz co, żonko, już późno, kiedy indziej te pieniążki wnosimy, chodź spać. Chodźmy spać. Let's go. Dobra, i teraz widzowie, czas na wyjście. Oni już poszli spać, więc na. Let's go, idę tu siana, ale ja nie chcę tego siana. Musimy iść do sejfu, tak. No dobra, tylko gdzie jest safe? To jest pytanko. O nie, gdzie mój safior? Dobra, chodźmy na górę. O, nie, tu śpią, dobra. Oni się tańczą, dobra. Tutaj nie. Ej, dobra, ten pokój wygląda sus, widzowie.
Chyba wchodzimy w to miejsce. Uwaga! Tak, to jest to miejsce, ile tu jest siana, oh my god. I są safe, więc bierzemy stąd sianko, pyk, pierwszy. O nie, otwórzmy. Benz, bierzemy, nice. Teraz kolejny, uwaga, pyk. Kolejny, już mamy 3000 zł. Czekajcie, muszę użyć TNT do tego. Pyk, rzucamy. Boom, wow. Mamy 10 koła. Ej, Żanko, słyszałeś, to ci Paweł dam. O nie, a, o nie, znaleźli mnie. O nie, dobra, uciekamy, oni mają broń, to są Amerykańcy. Dobra, uwaga, teraz wsiadam do auta, uwaga. Pyk. Kim my jesteśmy? Wow, drifcior. A, przypaliłem. Haha, mamy siano i się flexujemy. O nie, o nie. Policja, tego się coś nie spodziewałem. O nie. O nie, o nie, dobra, nie wiem co oni mówią nawet. Dobra, uwaga, góra, góra, wjeżdżamy. Jest, ucieka przed nimi, to auto jest nawet szybkie, ale dalej potrzebuje. 10-20 na górę. O nie, o nie, o nie, oni już mnie mają. Dobra, mam plan, widzowie, robimy tak. Skok na dół, o. Dobra, Benz, 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 Benz i do wody! Woohoo! I teraz do jachtu, do jachtu, do jachtu, szybko, z sianem! Aż mi wypada siano za mnie! Mam tyle siana, mam tyle siana! Teraz tutaj, pyk! I chowamy się w tym miejscu, tu mnie nigdy nie znajdą! Woohoo! Ty bandur, wiesz, on się schował! Zaraz ten bandur, słuchaj go! Dobra, uciekłem, widzę, udało się. Let's go! I mamy 10 kół! Widzowie, nie pytajcie, czemu tak wyglądam, ale musiałem się przebrać w przebranie, żeby zbadać ten bank. Patrzcie, co to jest! To jest najbardziej strzeżony bank w całej Polsce, w całej okrągłej Polsce, a tam jest $1 000 000! Wow! Więc tak, musimy się tam jakoś włamać, ale pierwsze... Musimy ulepszyć ten samochód na coś lepszego, więc za 10 tysięcy, pyk, 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 kupujemy. Uuu, okej, okay, okej, okay, to może być szybkie. Sprawdźmy, jak się przyspiesza, uwaga. Wow, ej, to ma przyspieszenie z kosmosu. Wow, okej, okay, więc to jest gotowe, teraz trzeba się przebrać. Okej, okay, jestem gotowy, mam tak zwany helmet, który pozwoli mi, wiecie, nie dostać naboju. I teraz, o nie, oni zakryli mi całe wejście tam. Ale teraz upgrade'ujmy nasze dotychczasowe bronie na, uwaga. Damy najpierw, taki niebieski, okej, okay. Damy też tłumik, żeby był dłuższy. Taką latarkę i patrzcie na to, posłuchajcie. Nie słychać tego nawet. To będzie piękne. Teraz to upgrade'ujmy na, o, takie coś, wow. Też dajemy tłumik. O nie. Czy oni mnie usłyszeli? A nie, dobra, to był fałszywy alarm, okej? Okay. I teraz upgrade'ujmy to na... O, wow, możemy mieć skara! Bybył! I też tłumik i dajmy to. Czekajcie, tłumik, pyk. O ja, to będzie mocne. I teraz dajemy snajpereczkę. Będzie różowa i też tłumiczek będzie miała, pyk. Zobaczmy. O, wow! Dobra, to strzelimy pierwszego, czyli ochroniarza, żeby nikt nie zauważył. O, o. Bum! Let's go, dobra. I teraz kolejny. O nie, tam jest ten gościu, dobra. Okej, okay, teraz kolejny, uwaga. O, o. Bum, bum, bum. O ja, dobra, umarł. Halo, co się stało? Czy ktoś postrzelił? O, dzień dobry, proszę pana. Kim ty jesteś? Ja jestem złodziejem, proszę mi oddać wszystkie pieniądze z banku. To możemy dać kartę. Najpierw wyciągaj mi z tego, mordeczku. Przepraszam, ale musisz. Ziemia, no, ziemia, dobrze. Ty, ziemia, gościu. O, już przepraszam. Dobrze, dobrze. Teraz ty, dawaj siano. Proszę, pieniądze wypłacone. Okej, okay, dawaj, dawaj, dawaj. Ale proszę pana, według mitów za tym jest, sianko. Ja nic takiego nie wiem. Pozwól mi, że tutaj spróbuję. Uwaga, pyk, dziękuję bardzo, przepraszam. Rapyk. Wiedziałem, oszukali mnie, ale dobra, zbieramy to sianko. Pyk, mamy worek pieniędzy. Dobra, teraz tam wróćmy sleeping bagiem. Benz, nice. I teraz przechodzimy. Tyryn, pam, 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 pam. A, karta, karta, dawaj kartę, mordeczko, już. Już, już, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, dobra. Ochroniarzu, nie martw się, dzwoni już na policję. O nie, dobra, oni już zadzwonili na policję, dobra, to trzeba otwierać, pyk. I teraz jak się tu włamać? Według tego, co wiem, trzeba postawić tutaj bombę. Bum! O, wow, ile siana, w każdym tym atrem jest $1 000 000, dobra. Pyk, wypłacamy. Benz, teraz z tego, o, otwieramy. Haha, mam sianko, mam sianko. I będę mieć $1 000 000. Ale czekajcie, czy ja słyszę? O nie, ja słyszę sygnały policyjne. O, no. Ja mam. O nie, to policjanci, oni już tu będą. Czekajcie, spróbuję ich zestrzeć tych dwóch. Uwaga. Na. Dobra, że tam smoka i wchodzimy. Jakiego smoka? Oni mają, o nie, oni mają smoki, nic nie widzę. A, o nie, dobra, wejdę w tego smoka, nie będą mi widzieć, pyk. Pyk, okej. Okay. Gdzie on jest? Teraz my go nie widzimy. Sami się dali. Dobra, dobra, widzowie. I teraz, uwaga,
Wyjmuję broń. Siemano, tu, jeden dostał, drugi, bo. Ha, leżą. Uciekamy. O nie, ja jestem goniony przez policję, to jest zbyt poważne, widzowie. Dobra, tędy. I teraz idziemy do pewnego sekretu, czyli mojej sekretnej bazy więziennej. Chyba za to? Tak, let's go! Mamy sianko, mamy milion dolarków. Okej, w takim razie za kaskę, którą zebraliśmy, kupujemy lepszy dom niż ten. Uwaga, kupimy ten! What the hell? To jest epickie, to jest dom z serii Wyruszam w dal. Kto za tego TikToka pisze w komentarzu? Znam, bo to może mało osób zna, może dużo, nie wiem. I teraz upgrade tego autka. Na to, o mój Boże, to już jest sportowe autko. Spójrzcie na nie, oh yeah. Zobaczmy jak jedzie. Pyk. Spójrzcie na ten silnik. Wow, jak ono jedzie. Dobra, przyspieszamy. Wow, tym to będziemy tak uciekać przed policją, że to szok. Dobra, teraz lewo. O, okej. I na maksa sprint. Wow. Okej, widzowie, ale kolejny napad będzie na muzeum. Zobaczcie, oni nawet tam siedzą już, ochroniarze. Więc teraz ja muszę założyć na pewno dodatkowe uzbrojenie, można powiedzieć. I pyk, mamy taki plecaczek wojskowy, nice. O, takie coś jeszcze, boom. To będzie mocne. Wow. O, policyjna tarcza też się przyda z tyłu. I jeszcze damy sobie taki strój hitmana, wow. I taką maskę, na wypadek gdyby rzucili smoka, co nie? Albo jakiś granacik inny. Nice, I'm ready, wow. Okej, więc ja myślę, że już jesteśmy prawie gotowi. Ja podjadę, zobaczcie jak tam jest sytuacja. Ej, dobra, tam jest tylko jeden ochroniarz, jakiś artysta. Okej, wchodzimy. O nie, to będzie zbyt mocne. Okej, dobra, byleby mnie zobaczył, to jest najważniejsze. O nie, wychylił się, dobra, mam plan. To jest smoke w Brookhaven, więc postawię smoka. Bum! I wbijamy. Pam. Co się dzieje? Już, ziemia, ty! Pam! I bum! Spokojnie, widzowie. Spokojnie. To jest usypiające. Okej, ty, czy ty jesteś artystą tego? Tak, jak najbardziej, mamy nowoczesne pędzle. O, ale fajny pędzel, ale to nie jest mob? Okej, nie czaj tych artystów. Wsiadaj, ciebie też ukradam. Będziesz mi malować obrazy. O, w końcu coś dzieje w moim życiu, poza rysowaniem tych obrazów. Dobrze, i teraz bierzemy te obrazy. Pyk, mamy, teraz kolejny, pyk. O, tą główkę też weźmiemy, nice. Tutaj to też, pyk. No i mamy to, idziemy to sprzedać na ryneczku. Na. Za to mogę dostać jakieś 10 baniek. Wow. Ja się boję, jak pan jedzie. O nie, przepraszam. O nie, chyba zostałem złapany. Już po mnie. Tak, to się wspomni, albo nie. Na. Wow. O nie, dobra, pyk. I wbijamy. Wow, jesteś w samolocie. Wie pan co, się tak zestresowałem, że pójdę kupę szybko zrobić, okej? Okej, spoczko. Okej, to super jest, mega chillera. Stop, ciebie wszyscy. Nie, to jest policja, dobra. Widzowie, ja mam plan, zrobię tak, żeby po prostu go nie skrzywdzić, ale również uciec. Więc zrobimy... Czemu pan lepi rzeźbę jakąś? Rzeźbę, co? Dobra, czekajcie, idę tędy. Pam, zobaczę co. O nie, oni są w kibelku razem, dobra. I teraz tak, bierzemy sobie tak zwaną to, co nie. I tutaj jest sekretny pokój, w którym ja się ukryję z pieniędzmi, a dokładnie z obrazami, więc tylko jeszcze wezmę sobie sleeping baga, pyk. I mamy tajemne przejście, wow. I teraz postawię sobie jeszcze wyżej, to będzie mocniejsze, pyk, dawaj. O nie, dawaj, on mnie nigdy tu nie znajdzie. No dawaj, jej, jesteśmy w niezniszczalnym miejscu i widzę wszystko od góry, wow. No nie, zwiał chyba, dobra, chodź malarzy, czy jakoś tak idziemy stąd. Ja mogę podglądać każdego. W ogóle to jest fajny mit w ogóle, że możecie sobie podglądać w samolocie. Dobra, ja wychodzę stąd. Pyk, bo oni sobie już poszli. Łop, yeah. Whoopsie, agene tunderutzi, okej, spadamy. Oj, prosto na trampolinkę. Wow. Oh yeah, wow. Ukradliśmy sianko. Na, jestem bogaty, wow. Dobra, tylko gdzie ja sprzedam obraz za miliony dolarów? Okej, jak to się mówi? Mafia level boss. Teraz musimy okraść pana burmistrza. Jeszcze nie prezydenta, bo prezydent będzie następny. Ale burmistrza, zobaczmy. What? Co to jest za strzeżenie? O ja, tu siedzi. Ma tylko jednego ochroniarza, co? Dobrze, dzisiaj wpuścimy bombę nuklearną na Brookhaven RP. O ja, co on planuje? To nie jest w mojej głowie, ale teraz tak. Na pewno będziemy gonić dużo policji, więc to będzie moje nowe auto, Batmobile. Na maksymalnych ustawieniach on jedzie tak, patrzcie. Pam, pam, pam. Wow, to jest przepickie. Dobra,
wywaliłem się, dobra, ale to jest epickie. Więc sobie obrócimy to auteczko. Jazda, jedziemy po pana prezydenta. Wrum, 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 wrum. Okej, okay. Stajemy i wbijamy do środka. Pararam, pam, 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 pam. Tylko tędy nie wejdę, bo to są lasery, co nie? Więc muszę wymyślić inne wejście. Wyjdziemy tędy. Hop i hop. Jej, dobra. Teraz tutaj mam jakiś driver license, czyli licencja do kierowania. To mam jakieś głosowania w ogóle. Na mnie, wow. Dobra, i teraz to jakieś głosowania, nie wiem. Dobra, tu nic nie ma do kradnięcia, idziemy tędy. Tylko uwaga na lasery. Ej, tutaj chyba jest jakaś... Dobra, to chyba nie jest nic do kradnięcia też. Więc tędy, hop, hop. O ja, tu są, dobra. Ziemia, 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 gdzie są pieniądze? Już, mówić! Gdzie są pieniądze? Co pan tu robi? Spokojnie, prezydencie, ja też mam broń, nie gadaj. Ty masz broń? Ale ja strzelę. Więc panie prezydencie, gdzie jest kasa? Już. Jaka kasa? Co pan potrzebuje? Wie pan, o czym ja mówię, wie pan. No te... nic, nie mam innego wyboru. Te pieniądze, które kradniecie od mieszkańców Brookhaven RP. Jak się tu wchodzi? Mów. Do sejfu. Mamy taki tajny przycisk. Gdzie? Tutaj za tym filarem. Ej, strzela we mnie, co jest? Obudził się, zmartwychwstał. Dobra, pom, pom, leż, 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 leż. No, już, cii, cii. Dobra, teraz Jerry, mów, gdzie? No, no, no tutaj, tu, tu za tym, za tym filarem. Ja chyba zawołu zaraz dostanę. muszę sobie usiąść. Okej, okay. Czekaj, tylko muszę go kliknąć, bo to jest utrudnienie jeszcze, pyk. Okej, okay, właśnie tam ze mną, muszę mieć jako okup, okej? Okay? Tak, tak, rozumiem. Dziękuję, proszę pana, dobra, pyk. Hop, hop, wchodzimy, wchodzimy, już, już. Dobra, o, ja cię kręcę. Drukarka pieniędzy, to są pieniądze nieskończone. Możemy drukować ile chcemy, jesteśmy właścicielami tego miasta. Uhu, to mi się podoba, sianko. Dobra, bierzemy sobie je, czekajcie. Bank, mam miliony, uhu. No to co, proszę pana? Przepraszam, ale był pan zbyt złym człowiekiem. Nie, proszę mi nic nie robić. Nie, panie prezydencie Brookhaven, co ja narobiłem? Mam ci mój chroniarz, zadzwonił już do policji. O nie, on żyje, dobra! Uciekamy, widzę, zadzwonił na policję, uciekamy. Pararam, pam, 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 pam. Pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 szybko. Tędy, przez lasery przyszedłem. O nie, czy to jest SWAT? O nie, widzowie, uwaga. To jest najmocniejszy ze wszystkich, dobra, pam, pam, pam. Mam piękne miejsce, w którym mogę mu uciec, pom. Dobra, teraz wtedy skok, ale on mnie w ogóle to gdzie dogania, co za nubeczek. Beczunia, beczunia, dobra, lewo. Tędy, ło, wjeżdżamy w tą dziurkę, dobra. I go, 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 go. Go, tędy za kamień, ło. O, i on tutaj już mnie nie znajdzie chyba, mam nadzieję. Zobaczmy. On zniknął gdzieś, czy co się z nim stało? Let's go. Dobra, widzowie, zgarnąłem sianko. Ale no cóż. Chyba jeszcze trzeba okraść prezydenta Brookhaven RP. Nie burmistrza, a prezydenta. Okej, okay, mój ostatni cel, pan prezydent. Panie prezydencie, wszystko okej? Okay? Prezydencie, wszystko okej? Okay? Prezydencie, wszystko okej? Okay? Wszystko okej? Okay? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A czemu pan tak mówi? 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 Bo pan że się zdebil, bo pan że się zdebil. Okej, okay, wbijamy, widzowie. Pam, 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 pam. Panie prezydencie, oddawaj mi pieniądze. O nie, to chyba napad. Witamy, witamy. Dawaj kasy, panie prezydencie, wiem, że pan ma miliony. Panie prezydencie, mamku, uwaga. O nie. Tego się nie spodziewałem. O. Czyli tak to się kończy. Kradzież kończy się w taki sposób. O. Zabierz go do więzienia i wynoś się stąd. O nie! Czy tak kończą złodzieje, bro? Ty, oddawaj pieniądze, babo! Nie, nie, proszę, zostaw mnie! Ja nie mam pieniędzy! O nie, on okrada tą panią! Czekajcie, rzucę go jabłkiem! Dostałem jabłkiem! Ziemia, 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 człowieku, co ty robisz? Nie! Tylko chciałem uratować tą panią! No to się nie zrozumieliśmy! Ciekam, nara, dzięki za kaskę! Nie, dobra, pani uciekł, czekaj, dogonię go! Stój, gość, co on skacze, nie! Co to jest za ucieczka, no, trampoliną, stój! Nie, gdzie on wyleciał? Co jest? Uciekł, no. Policja? Halo, halo, stop. Kto ukradł ten sklep? Dostaliśmy zgłoszenie. O, taki prisoner, on wystrzelił tędy. Co, chcesz mi powiedzieć, że on latał? O, ale jesteś czekaj, znam cię. Tak, ja jestem twoją psychofanką. To ty to ukradłeś. Policjantka zakochała się we mnie i przez to mnie aresztowało. Tak, to on na 100%. Halo, spokojnie, to nie on i widziałam to. To jakiś inny gościu. Ja bym jednak go złapała. Charlotte, nie. Tak, ale on jest taki słodki, go uwielbiam. Co? Papera, papa, uciekłem, jest, darmowa. Czekajcie,
Tamte gościu to ukradł. Hej, gońcie go, gońcie go! Gleba, gleba, gleba! Bejkonek i go goni, co jest? A, proszę, zostawcie, zostawcie. Nie. Ja mam rodzinę i dzieci. O, no i złapali przestępcę, czyli to znaczy, że jestem wolny. Aha. Wow! Wolność jest taka piękna! Jest zbyt piękna, żebym ją... O nie. O, raz dwa, do więzienia. Nie. Przepraszam, ja nie chciałem. Ja nie mam pieniędzy. Proszę, nie. Zobacz, to jest najgorsze więzienie, tu bijemy więźni. A masz! Au, za co? No, właśnie tutaj. Raz dwa. Dobra, teraz coś powiem na ucho. To więzienie jest najgorszym koszmarem, jaki widziałeś. Chyba, że... Jest jakaś szansa, żebym wyszedł? Tak. Wystarczy, że wkopisz Fajrota w zło, wtedy on trafi do mojego więzienia i będę mogła robić z nim co chcę, ciumkać, dumkać. Dobra. Ej, jestem sobie tutaj z moimi ziomeczkami, czyli z moją chmurką i pantą. A, nie mam prawdziwych kolegów oprócz zwierząt, ale to nic. Gdzie jest Fajrot? Nie umiem kierować. A, dobra, pójdę na piechotę. Ej, ty, gościu. O nie, to jest ten złodziej. Generalnie to chcę, żebyś mi pomógł w tym napadzie. Napadzie? Nie, ja nie biorę udziału w takim... Ja jestem dobrym człowiekiem. Na. Nie, czekaj, dam ci burgiery. Dostaniesz taką furę. Ooo, damn. Właśnie ja jedną wpadłem do wody, więc w sumie by się przydała trochę. Pojedziemy teraz do domu, który dostaniesz, jak to zrobujesz. Co? Dostaniesz o taki dom. Wow, co to jest? Nie gadaj. Tu są kamery z tej strony i z tej strony jakiś ten. Yeah. Mordo, dobra, to ja się zgadzam. Co? Ale będę musiał dużo zrobić z tym napadem, czy tak średnio? Nie, tylko mi podtrzymasz torbę. Dobra, no to let's go! Obrabować wszystkie banki. Dobra, ja wbijam, ty trzymaj, to trzymam. Dobra, trzymam mu worek z kasą. Ej, czekajcie, co? Jak to trzymam worek z kasą? Przecież on dopiero rabuje. Ej, o co tu chodzi? To jest jakieś podchwytliwe. Halo, policja! Fajrociku, słodziutki, jesteś zatrzymany. Ale ja nic nie zrobiłem. Ja serio nic nie zrobiłem, znaczy zrobiłem, ale... Nie! Dobra, stop. Co, ile dostanę? 100 lat? Nie, tylko nie, ja chcę, żeby jeszcze zobaczyć moją babkę kiedykolwiek. Spokojnie, zostaniesz, dopóki cię nie wymućkam. Co? Co to znaczy wymućkam? Nie. Ej, gościu, co ty robisz w mojej celi? Pokój się, chcesz dostać w papę? Ja chcę tylko wejść do góry, ja nic nie chcę, do widzenia. Ale słyszałem w filmach takich, że jeżeli chcesz się dostać respekt w więzieniu, to trzeba powiedzieć najwyższego, okej? Okay? Ej, ty, najwyższy! BOOM! Ała, co to? Aha, dostałem w nos, nie, przepraszam. Jednak nie. Halo, jedzenie, dzień dobry, przynoszę. Wow, jedzenie, ale pyszności. Gościu, ona nam przecież tego nie da. Nie no, da nam na 100%. To dla ciebie, głuptasie. A masz, no. Ty, Fajruciku, słodziuczku, masz tutaj to dla ciebie. Burger z Burger Kinga. Ja, frytki. Jezu, nie jadę nic cały dzień. To jest lepiej niż w moim domu. Czemu on dostał to, a ja kulę jakąś mięsną? Idziesz do innej celi, idziesz do gorszej. No, raz, dwa. Jezu, co tu się stało? Czemu ja dostałem dobre żarcie? No dobra, jeszcze do końca. O, burgerek, frytki. Ej, to jest naprawdę dziwne. To jeżeli ta pani to jest jakaś psychofank? Nie ma szans, przecież... No, nie wiem, chodź tutaj, dziubdzi, przebierzemy cię w coś ładnego. Nie, czemu, ale co to ma być w ogóle? Czemu różowe? Czemu, nie wiem, czemu mi pani tak przebrała, dlaczego? Bo tak jest słodziutko, iść do celi z powrotem. Dlaczego, o co tu chodzi, no? Nie mam nic do różowego, ale nie wiem, dlaczego tak ma wyglądać. O, tort jeszcze dostałem na noc. To jest nawet miłe, ale dziwne, wiecie, trochę się tak dziwnie czuję. Serio, to chcę stąd zwiać, ale to potem. A, kolejny piękny... Ej, tu dodali boisko, serio? Kolejny piękny dzień. O nie, co ta pani policjantka robi, no? Hej, Fajrot, przyniosłam ci co... Nie. Czy pani ma motor? Tak, wjeżdżam ci do celi, możesz się tym bawić. Co jest? O nie, jakiś nowy współlokator. Dziękuję. Wszystko dla ciebie, Fajrot, dziubdziusiu, potem się ożenimy. Co? Nie, udam, że tego nie słyszałem. Zabawa. Ej, ty, może dasz mi też trochę pojeździć? Nie, albo dobra, nie wiem, możesz z tyłu. Au, czemu? Oddawaj motor, to moje. Nie, ale to dla mnie prezent był. O, masz problem. Au, jeszcze znowu. Pako. A, nie bij.
dostaje się. I uwaga, mój ulubiony etap. Wrzucaj do kibla. Jeszcze do kibla trafiłem. O, ale mnie sprałeś, gościu. A dostaniesz. Dobra. O nie, mój Fajero Dziubziuś. Co ty narobiłeś? Co ty narobiłeś mojemu Fajerotowi? Trafiasz do najgorszego więzienia. Masz. Jezu, proszę pani, już stop. Wystarczy, no. Czemu pani tak się wkurzyła? Nie wolno bić nikogo, a szczególnie Fajero Cisia. Biorę go do rąk i on trafia do najgorszego więzienia. Do widzenia, Fajero Dziubku. Co tu się odwaliło? Dobra, skoro w sumie ta pani jest taka dla mnie miła, to pewnie mogę sobie wyjść i pójść na ja, ale epik. Dobra, to jest epickie. I siup! Aj. O Jezu, łóżka nam zablokowali. Halo, halo, dzień dobry, miłego dnia, dzień dobry. Fajero, przygotować ci sen? Jaki sen? Co jest? Areszcie nie przygotuje pani? Nie, usiądź sobie. O, ale wygodne, Jezu, co to jest? Czy to jest... ale dobrze. Teraz masz tej kwiatuszki, najlepszy zapach na świecie. I ona bardzo chciała być z takim Fajerotem. I ogólnie to coś tam. Jezu, ale dobry sen. Ale co z nimi, proszę pani? Oni siedzą w kącie. Dobra, wiesz co? Przyniosę wam dobre warunki, jak tak bardzo chcecie. Proszę, macie kotka. I to jest kotek dla Fajerota, na którego możecie popatrzeć i będzie wam miło. Nie o takie warunki mi chodziło. Ale w sumie słodki kotek. Dobra, to ja pójdę już spać. O, więźniemy, pracujemy. O, w ten sposób, dokładnie, odrabiacie prace robocze. Moje ręce już padają. Let's go. Sprzątamy dwór. Ej, a ty Fajerot, nie musisz sprzątać. No dobra, dzięki. Ej, to jest nie fair. Idźcie teraz do fryzjera, wszyscy idziecie na łyso. Oprócz Fajerocika. O, jak to na łyso, ale wam współczuję. Ej, no ja nie chcę na łyso, ja mam taki piękny fryz. Cyk, pierwszy i drugi obcinek. Cięty. Jakie jajo. Jajo głowa. Zobaczymy, jak ty się ostrzyżesz, nubku. Dobrze, proszę go ostrzyć na najlepszą fryzurkę. A co to jest? Czemu mi włosy wystają z czapki? Aha, wyglądasz jak Sonic. Już wolę być łysy, naprawdę. Ale słodziak, naprawdę. O Jezu, naprawdę. Po tym dniu to już nie wiem, co się może stać gorszego. Fajerot, właśnie miałam ci coś powiedzieć. Jutro chciałabym, żebyś mi się oświadczył, bo inaczej zostaniesz wkopany do najgorszego więzienia na świecie. Co? Co? Jak to oświadczył? Nie, czekaj, co? Ty się żartujesz. No normalnie będziemy mężem i żoną. Nie. Tak, do widzenia, przygotuj się do jutra. Nie. Co? Jak to? Dobra, to już się zrobiło zbyt grube. Muszę jakoś wymyślić ucieczkę. Dobra, jest noc, teraz czas ukraść tylko... Jezu, czemu ona tu śpi? Okej, pójdę tutaj, mam pistolet. To będzie idealne na ślub. Chciałbym wszystkich powitać na ślubie Fajerota i policjantki. Kazali nam tu przyjść. Fajny ślub, jestem przypięty do kajdan, jak ja mam niby ci dać pierścionek czy coś? Czy ty wyjdziesz za niego, policjantko? Tak, wyjdę. Uważaj za mną, Fajerot, czy ty wyjdziesz za nią? No dawaj, wyjdź już, bo chcemy iść do celi. Nie wiem. Jak to nie wiesz? Czemu nie? Przepraszam, ziemia wszyscy. Mam pistolet, nie wyjdę za ciebie. Dobra, uciekam, szybko. Nie pozwolę na to, żeby jakaś pani mi kazała wyjść za siebie. O, dobra. Nigdy nikogo nie okradnę, to jest najgorsze na świecie. To jest. Udało mi się uciec, ale miałem farta. 100% bezpieczeństwo. O nie. Fajro, teraz za to zapłacisz! Ziemia, idziesz do najgorszego więzienia! Od kryminalisty! Wypuśćcie mnie stąd! Do super sławnej osoby, którą puszczają w kinach. Uja, dobra, policjanci zaraz stąd wyjdą, dobra, kupują kanapkę, wszystko się dobrze dzieje. Simon, czy twój plan na pewno będzie działać z tym obrabowaniem? Oczywiście, nawet go tutaj opisałem, już wyszli? Tak, wyszli, tylko ja nie wiem, czy wiesz, jak mnie złapią, to mój synek będzie samotny. Nie złapią, zapewniam ci, będzie wszystko dobrze. Będzie dobrze, dobra, wierzę ci, Simon. Ach, dobra, przebierzmy się w normalne ciuchy. Dobra, baby Fajero, ucieku, musisz tu zostać i my z Simonem idziemy. A to, ale nie zginiesz tam, co nie? Nie, baby Fajero, ucieku, my musimy okraść, bo jesteśmy biedni. Ale dobra, nie martw się, nam się uda. Simon, chodź na górę, dawaj, lecimy. Simonek, czy my nie powinniśmy masek założyć teraz? O właśnie, maski, dobra, zapomniałem. Ja założę to. Jak wyglądam strasznie. Dobra, Simon, co ty tam w twoim planie? Tylko pamiętaj,
W więzieniu nie skarżymy na siebie, co nie, jeżeli nas złapią. Dokładnie. O, i musimy mnie wciąć do wózka i teraz jedziemy, nie zauważą nas. Dobra, to jest twój plan, ty jesteś szefem, dobra. Czekaj, wchodzimy, okej. 3, 2, 1. Dawaj! Oddawaj pieniążki, paniusio! Właśnie, jesteś pani z rabowania, przepraszamy, ale musimy zdobyć kaskę. Dobra, Simon, bierz jedzenie szybko. O nie, czy policja podjeżdża? Nie, dobra, jeszcze nie. Bierz, ile masz? O, pieniążki, 10 tysięcy! What? 10 tysięcy, my jesteśmy bogaci, będziemy mieli super auta. O nie. Fajrut. O nie! Simon, uciekaj ty nim! Szybko, a jeszcze loda wezmę. Dobra, mam loda. Szybko, uciekaj szybko! Oni nas złapią! Simon, masz kasę, dobra, masz kasę, uciekaj! Nie, Simon! Dobra, mogę uciekać. Nie mogę uciekać, muszę pomóc, Simonek! O nie, dobra! Łapy ponosisz! O, bierz go do auta! Za co to jest wszystko, Simonek? Simonek, trafiliśmy do kicia, cześć to! To moja wina, Fajru, przepraszam! Ale mam loda z sklepu, co nie? Masz, zjedz sobie! A masz jakiś plan, jak stąd wyjść może? Daj mi pogadać z tym panem! No dobra, proszę pana, mój pan chce pogadać, mój kolega! Tak, no to zapraszam na przesłuchanie, dobrze. Tutaj! Panie oficerze, co tu na kartce zapisem? To był tak naprawdę jego plan, on mnie zmusił do tego. Proszę, niech pan mnie wypuści. Co? On na mnie nakapował? Co? Kapuś. Nie, ale to było jego przecież pomysł. Sam się przyznał mi, no. Co to ma być? Halo? Dobrze, wypuszczam pana, może pan iść wolno. To była jego rzeczywiście. Co? Dziękuję bardzo. Simon, nie! Wkopał mnie ten mały, no. Proszę pana, na ile ja będę siedzieć teraz? Powie mi pan. 10 lat, to widzę. Co? 10 lat? Ach, dobra. 10 lat! 10 polskich lat, naprawdę. W końcu wychodzę, proszę pana, to ten dzień, to dzisiaj już. Ach, dobra, mój ulubiony kibelek. Nie no, najgorzej tu było. 10 lat, naprawdę. Odepnę pana, hop, lewa, prawa, dobrze, możesz pan iść na wolność. Dziękuję, proszę pana, jestem wolny, jeszcze się szybko przebiorę, dobra. Bo nie obrabuję w życiu, zmieniłem się. Ach, jestem zwykłym fajroutem, tak, udało się. Ach, za moich czasów nie było takich willi w tym mieście, serio. Ja może pójdę do jakiejś... Co, otwierają go. Ło, jaka fura, co jest? Czemu tu jest napisane F4 Road? A, co? Simon tu mieszka, czy on wziął na mnie jakieś Lamborghini? O ja, może je ukradnę? Hehehe, jak byłem A nie, już nigdy nie będę kraść, no tak, zapomniałem, nie chcę trafić do kicia. Dobra, wejdę tutaj. Halo, dzień dobry. Simonie! Czy ty masz żonę, czy ty masz mojego synka? Wiesz, jak ja ci dawno nie widziałem, ale miło ci widzieć. Chodź zamieszkać, kawka coś? Czy ty mówisz poważnie teraz? Wkopałeś mnie i masz w twarz! Masz! Nie, sorry Simon. A nie, dobra, dostałeś karę. Wiesz co, dostałeś karę, ale już nie możesz mieć kary. O Jezu, synku, dawno cię widziałem, cześć. Synek, może dzisiaj ci ja podwiozę do szkoły, skoro się dawno nie widzieliśmy. Spoko, tato, dawaj. Simon, mogę pożyczyć ci Lamborghini, żeby podwyrzucić synka? Oczywiście, że nie masz, przecież to jest moje. Siadaj, synek, idziemy. Ja się nie słucham Simonka już, dobra. Jedziemy do szkoły się podwyżyć. Ach, dobra, baby Fareuciku, chodź, zaprowadzę cię na górę. O, do twoich kolegów. Tu są twoi koledzy i koleżanki, dawaj, pójdź do nich, dobra? Oni ci na pewno, o, dobra. Co ty tu robisz? Czy ty masz tatę kryminalistę? Ha, 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 ha. Ej, nie śmiejcie się ze mnie, proszę. No właśnie, nie śmiejcie się z mojego synka. Po co się śmiejecie? O, synku, nie płacz, no. Ha, nubek. Idź stąd najlepiej. Co ja narobiłem? Dlaczego ja byłem tym kryminalistą? Muszę zmienić pracę. Zostanę sławny. Tak, spytam się tych gości z telewizji, czy mnie przyjmą. Dzień dobry, proszę państwa. Obrabowałem parę rzeczy w życiu. Czy mogę być sławny? Nie, jak to? Obrabowałeś banki, wszystko i chcesz być sławny? Tak. No, w sumie mamy taki film o złodziejach, to przyjmujemy cię, jutro serio? Na pierwszy dzień. O Jezu, dobra, to ja sprawdzę się, dobra. O, by mnie przyjęli, dobra, będę dzisiaj cały dzień ćwiczyć teksty, dobra. Pana, kiedy zaczynamy? Już, akcja! Dobra, 3, 2, 1, go! Muszę zrabować bank, teraz jest... Dobra, rabuję bank, jestem najlepszy. Uciekam, o nie, policja! Szybko, ucieczka! O nie, jesteśmy tutaj na stresującej sytuacji. O, uciekam tutaj, dobra. Koniec sceny, proszę pana? Tak, już wszystko dobrze. Dobrze wyszło? Tak, świetnie. Jest, dobra. O Jezus, ten film kozacko wyjdzie, serio. Gotowi? Akcja! O nie, dobra, uciekam. Do kamery. Dało się, czy nie? No, świetnie było. Teraz musimy iść kolejny nagrać. Dobra, super.
Nie wierzę. Jestem popularny. Film był najlepszym filmem ocenianym. Dostałem Oscara i wszystko. O, Baby Fajrocik wraca. Cześć, Baby Fajrocik. Cieszę się, siemanko. Wiesz, co się stało? Tato, widziałem cię w filmie. Moja klasa mnie uwielbia. Jesteś najlepszy. O, to bardzo dobrze. Cieszę się, syn. Jaka duża willa. Co jest? To jest przesada. Ach, dobra. Ej, ktoś dzwoni. Czekajcie. Dzień dobry, tutaj mamy dla pana wypłatę za film. Jeszcze więcej? Co jest? Ile tu jest milionów, proszę pana? No, 300, 300. 300 milionów. Jestem miliarderem. Co jest? Jestem sławny. Synek, proszę. To dla ciebie. Kupiłem ci nową furkę. Co, tato, nie zaszalałeś? To jest Lamborghini. Proszę, zapraszam. Wsiadaj, ja ci to kupiłem za 3 miliony, ale to spoko. Jedź sobie. Premiera mojego filmu. Chyba wszyscy są już w sali. Spóźniłem się. Ja, to są reklamy mojego. Zobaczcie, to mój kolega z filmu. Wow. Dobra, wbijam tam szybko. O, zaczyna się? O, nie, on się zaczął szybko. O, Baby Fire, ile osób jest na premierze? Dobra, szybko. No i siedzimy w Fire Junior, co siedzi, dobra. Są reklamy dopiero. O Jezu, będziemy musieli... Dobrze, się nie spóźniłem. Co sobie usiądę? O, tutaj? O nie, nie, Simon wbiera mój film. O nie, przecież on mnie nie lubi. Dobra, ukryję się przed nim, ciekawe co powie na mój film. O, zaczyna się. Co to jest, przecież policja tak nie reaguje. Chyba państwo nigdy banków nie rabowali. A, wychodzę, kropkę ten film. Ale mnie schejtował Simon, jak idę do niego. Dobra, nie, nie będziesz mi hejtować filmu. Ale fajnie, że tam jestem w ogóle. Dobra, szybko. Simonek, czemu hejtowałeś mój film? Przepraszam, co wy macie za tabliczki? Nie, no proszę, to schodź, nie. Co to jest? Przecież Simon, to przestań hejtować moich fanów. Siemka, siemka fani. No, proszę, słuchajcie. Ej, Fajrut, pójdziesz ze mną? O nie, o nie. Fajrut, chodź, ja ci nic nie zrobię. Wsiądź tutaj. Simon, czemu do mnie strzelasz z pistoletu? O co tu chodzi? Co tu się dzieje? Czemu mnie porywałeś? Halo! Mój najlepszy kolega mnie porwał, co to ma być w ogóle? No, za ciebie dostałem duże kaski, Fajrut. Co? Fajrut? O nie, on, przecież ja jestem sławny, teraz mnie porwie. O nie, Simonek, przesadaj sobie. Wysiadaj, Fajrut. A czemu mnie przywiązałeś jakimiś kajdanami? Wypuść mnie, ty mały. Spokojnie, tylko dostałem pieniążki za ciebie, no i do przodu. Wypuszczaj! Simon, ty jesteś... dobra, niech ci będzie. No co ten Simonek odwalił? Puszczaj mnie, człowieku. O, teraz tutaj na dół sobie zejdziesz? No nie, znowu w tym miejscu. Co, mam tu usiąść, czy co? Nie, Simonek, wypuść mnie. Waszego Fajrota chcę za niego 10 milionów, nie. Jak nie, tego nie on wypuszczę. On gada z policją, co jest, dobra, czekajcie, ja w tym czasie... pójdę na kamerę, okej. Policja już jest tutaj, jest, tylko nie wiedzą gdzie wejść, tam muszą wejść, no czemu oni nie wiedzą, no, nubki. A, dobra, wrócę na krzesło, czekajcie. Podejść do tego. Dobra, udało się. Fajrot, jak ty się rozwiązałeś, czekaj. Uciekam, szybko, policja, tutaj jestem, wbijajcie tam, łapcie go. Dobrze. Och, o, i ten został. Jest, dobra, nie wiem co tam się dzieje. Czy jest prze... O nie. O nie! Simonek, proszę! Nie, jednak już przestańcie! Nie, dobra, wracam tam. Simon, co się stało? Proszę, zabierz... I teraz trzeba nastawić kamerę i uwaga! Wszystko powie! Witamy w Brookhaven News! Chcę wam powiedzieć wszystkim, chłopacy i dziewczyny! Moja kamera nie jest odpalona i... A nie! Fajrot, zmienisz się w dziewczynę! O, nie, nie, proszę, nie! Cześć, jestem Fajrotowa. Raz, dwa, idziesz do więzienia, Fajrotowa. I tak, ja jestem dziewczyną. O, dobra, idę do więzienia. Idź do celi, tylko dla dziewczyn. O, tak, ja przecież jestem dziewczyną. To po co mi mówisz, że to tylko dla dziewczyn? Wcale nie udaję dziewczyny. Tak, o. To tutaj? Tak. O, cześć dziewczyny, też jestem dziewczyną. Ha! Nowa! Co ty tu robisz? Ja jestem nowa, tak? O, co to jest? No, mów do mnie. Ja jestem Bermuda. I ci przywalę. Nie, proszę, zostaw mnie. Nie jestem dziewczyną jak wy, wcale nie bijcie mnie. Siedź w kącie, bo jesteś nowa. No dobra, Jezu, okropne to więzienie, nawet gorsze niż chłopaków. Ogólnie to ja nie jestem dziewczyną. Ej, dziewczyny, wy też nienawidzicie chłopaków, jakbym takiego spotkała, to bym go... nie powiem co. Właśnie, ja też. Jezu, nie mogę się pokazać. Dziewczyny, wychodzimy na dwór, ty bieganie. O, w końcu mogę stąd pójść, w końcu bolą kolana. Dobra dziewczyny, ja was zamykam i róbcie co chcecie, nawet możecie się bić, mnie to nie obchodzi. Nie, proszę otwórz, nie! Nie, oh my god. One rzucają, co się dzieje? Nie, bombę, kto miał tą bombę? Nie, muszę to... O, tu jest wyjście, zobaczcie. Takie...
A jakby była chudsza. Ja nie wiem, jak ja mam się tu bawić. Co one robią? One biegają, rzucają. Bo to jest motor, czemu to... A, ona ma siekierę, pani policjantko, pomocy. No nie, pani policjantka nie widzi. Dobra, to ja się może rzucę kajdankami. No nie, nie mogę rzucić. O Jezu, ja może posiedzę tutaj jak normalny człowiek. O Jezu, czemu się potknąłem? A, o nie. Makijaż mi się zmył przez upadek. To nie tak jak myślicie, dziewczyny. To jest chłopak? Proszę nie mówcie nikomu, proszę. To jest chłopak? A, to ja go zajmuję, ja chcę z nim być. Co? Nie, ja go zajmuję. Spokojnie, nie walcie o mnie. Ważne, żebyście nie mówiły nikomu stamtąd. A masz. Ale przestań, to, że jesteś silniejszy, nic nie znaczy. O, teraz Fireout będzie mój. Nie, ja wolę nie. Hop. I tu się ukryje, cyk. Dobra, tu mnie nie znajdą, o nie. Wyczułam go chyba tutaj, wiecie? Nie wiem, gdzie on jest. Fireout, nie kryj się, my nic ci nie chcemy zrobić. Proszę nie. Dobra, tu go nie ma, idziemy szukać dalej, no. I teraz mam okazję, żeby pójść tutaj, okej, i wziąć pistolet, bo ja tam nie wytrzymam. Ja naprawdę nie będę w tej samej celi siedzieć, będę mieć pistolet przynajmniej. Proszę pani, czy ja mogę zmienić celę, bo ja już się tam nie nadaję. Ty jesteś chłopakiem? Dobra, nie mam pytań, zmieniaj. Jest, dzięki! Prywatna cela. O, Fireball do nas przychodzi. Haha, nie tym razem, idę do swojej celi. Co? Możesz być z nami, myślałam, że tu przyjdziesz, chodź tu. Nie, to jest moja, ale nubki. W sumie nie powinienem ich wkurzać. Przepraszam. O ja, mam własną cenę, ale epi... Ej, trochę tu śmierdzi. No dobra, w sumie to lepiej niż śmierdzić niż z nimi. O fuj, ale tu śmierdzi, co to jest? Mimo tego wszystkiego, naprawdę fajnie tutaj jest w tej celi. Tylko coś tam... O nie! Nie, jak ty tu przeszłaś? Fireout, cześć, dawno się nie widzieliśmy. Nie w tym miejscu. Dlaczego? Nie, zostaw mnie, proszę. Bądźmy razem, ja nie chcę, żeby ta mięśniara nam przeszkodziła. Mam pistolet, nie ruszaj się. Chowasz się albo strzelam. A masz! Ale to na szczęście nie jest prawdziwy. Mam nadzieję. A, kolejna! Fireouciku, chodź tu. A masz! Mam nadzieję, że to były usypiające kule. Fireout, jestem śpiąca. O, dobrze, że to były usypiające. Co ja mam teraz zrobić? One wszystkie tu śpią, no. Dobra, może... Nie wiem, jest teraz mi ich żal. Jak ja mam... Policjantko, pani policjantko, przepraszam. Tak, Fireoutcie? Co się tutaj? Może chcesz spać na razie w gabinecie? Tak, ja poproszę, tak, bo one mnie prześladują. Ach, tutaj jest bardzo przyjemnie. To jak tam Fireoutowa? Wszystko dobrze? Mówisz o Fireoutcie? Nie, o Fireoutowej, on już nie jest chłopakiem, tylko dziewczyną. Nie, on się zmienił znowu w chłopaka, nie widziałaś? Co? Tu pani nie wiedziała? Przepraszam, że nie powiedziałam. Chcesz znęcać nad nim i robić najgorsze rzeczy, dopóki nie zmieni się z powrotem w dziewczynę. Czemu to nie działa na niego? Dobra, ja idę. O Jezu, nie wiem, czy dam radę, ale spróbuję. Witam dziewczyny i Fireoutie. Czemu tak niemiło? Proszę pani, no. Dobra, teraz daję wam jedzenie, proszę. Że to jest dla was, proszę dziewczyny. No, nigdy nie dostaliśmy takiego pysznego jedzenia. Właśnie, bardzo pyszne, dziękuję. A ja? Ty masz kulę mięsną. Ohydna, to smakuje jak nieprzyrobione mięso. Haha, masz głupie kule mięsne. Ale dlaczego tak? Ta pani była miła przed chwilą dla mnie, no. Ej, to jest nie fair. Czy ja słyszałam nie fair? Tak, ode mnie, bo to jest nie fair, że ona dostała takie fajne rzeczy, a ja nie. Moja chmurka jest głodna. O, będziesz mi pyskować? Poduszę cię! Pomocy! Dobra, przebiorę cię, nie będę cię dusić. A co to jest za ubranie? Nie, proszę, już wolę duszenie, może mi pani dusić, proszę. Hahaha, nie ma. Nie, nie patrzcie się na mnie. Ha, beka z niego. Nie. O, no i super, wygląda jak nie wiem co. Duża Bertrama, pomożesz mi uciec z tego więzienia, proszę. Ale obiecasz, że jak wyjdę, to będziesz ze mną? Nie, ale obiecam, że jak wyjdziesz, to dam ci pogłaskać chmurkę. Dobra. Duża Beta, wystarczy, że mnie weźmiesz w ręce i wyrzucisz, dobra? Radę? No pewnie. Skakuj. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, ho! O, dzięki Bertruda, dzięki! Na pewno po ciebie wrócę, możesz pogłaskać chmurkę nawet teraz. Dzięki, Fireout. Wrócę ci na pewno po ciebie. A, uciekam stąd, jest, udało się! Muszę zmienić najpierw ten strój.
Dobra, jestem pod dołem psychofanki. Czas to zakończyć. Lecę po nią. Gdzie ona jest? Tutaj? Nie, dobra, tu jej nie ma. O, o. Jest, śpi tutaj, dobra? Okej. Okay. Teraz ją tylko robię w kajdany. Cyk, hej, psychofanko. Aaa, co jest? Kto Fajrut jak? Podziękuj Bertrudzie. Dobra, na dół. To tędy, żeby mnie żadna dziewczyna nie zobaczyła. Okej, okay, tędy, hop, hop. Proszę, wypuść mnie, będziemy razem, Fajrut. O, to tym bardziej cię nie wypuszczę. Dobra, raz, dwa, przywiązuję do krzesła. No i teraz. Gadaj, jak mam wszystkich odmienić w chłopaków z powrotem. He? Puszczaj mnie, Fajrold, puszczaj, wyjdę się stąd. Spokój, 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 naprawdę, mam pistolet. Jezu, o Jezu, ona jest jakaś nienormalna. Ona się wyrywa, ej, ej, stój, stój, stój. A, nie mogę trafić. Ziemia. Dlaczego ty zawsze mnie łapiesz, a ja jestem noobkiem i nie umiem cię strzelić, no. Dobra, zakuj mnie w kajdan. Więcej ochrony do jednego chłopaka, który jest noobkiem, naprawdę. No, będzie jeszcze kolejne. Idziesz ze mną na ślub, ożenimy się. Nie, nie, o nie, znowu. Dobra, idę na ślub, tak, tak, idę na ślub. A! Nara, nara, lamuski. Uwaga, pow! Ja, jak lecę, dobra. Easy ucieczka, a, dobra, udało mi się. O, 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 był naprawdę prosty, ale teraz trzeba uciekać. Dobra, to się już nagrywa? Okej, okay, Fajrut, chciałabym ci coś powiedzieć. Mamy razem dziecko. Fajrut mi zostawił. Wszyscy, którzy oglądacie ten program, wiedzcie, że to małe dziecko zostało pozostawione przez własnego tatę. Czyli Fajrota. Jeżeli go spotkacie, to go pobijcie i przyprowadźcie go tutaj. Tak, wcale to nie jest atrapa dziecko. To prawdziwe dziecko, on naprawdę je zostawił. Zobaczcie, nawet płacze. Co ja właśnie? Nie, ona próbuje przekabacić ludzi na jej stronę, że niby pozostawiłem dziecko. To jest jakaś atrapa, nie, co jest? Co ona jest jakaś podstępna? Dobra, przynajmniej te dziewczyny nie wiedzą, gdzie ja mieszkam. To mogę siedzieć całe dnie w domu, co nie? No nie, wykrakałem. A, gdzie on jest? Gdzie on jest? O nie, 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 nie. O nie, włamała mi się do domu. Co jest? Ona poszła po mnie. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Chcę nagrodę. Dobra, na spokojnie, ja ją złapię i wtedy ona nic nie zrobi. Podejdę tutaj. O, o! Ej, ty! A, no nie, ona ma pistolet! Ziemia, 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 jest! W końcu cię dopadłam! A, jesteś złapany! Nie! Najgorzej na świecie, nie! Znowu kolejny raz. Wypuść mnie, to nie moje dziecko, nawet to ona wykłamała. Mnie to nie obchodzi, jest za ciebie nagroda. O nie, jestem jeszcze w trumnie. Dobra, jesteśmy na miejscu. Czemu w tym miejscu? Czemu jesteśmy przy koście? Fajrał, teraz się nie wymigasz. Mamy pistolety na ciebie nakierowane. Nie, 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 czy to jest ślub? Nie, proszę, tylko nie to, błagam. A, super, czyli to już jest koniec. Czyli już jest ślub.